Cześć, witajcie. Jesteśmy pod Beskidzką Izbą Lekarską. Wspierać panią doktor Katarzynę. Już wam obracam kamerę. Gdzie to będziesz publikował? Na rebelię? A tutaj teraz robię na mam na imię Andrzej. Taka strona, mam na imię Andrzej. Aha, taka strona. A na YouTube masz? Ja też mam. Na YouTube jest Andrzej Nacjonalista. Pozwolę sobie zanotować siebie. Oczywiście mamy na myśli tylko tych lekarzy i te sądy lekarskie, które przyjmują korzyści majątkowe od korporacji farmaceutycznych. Nie mamy na myśli wspaniałych, prawdziwych lekarzy, którzy postępują w myśl zasady primum non nocere. Po pierwsze nie szkodzić! 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 Po drugie łapy precz od pani doktor! 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 Naszywki koncernów farmaceutycznych, zaczynając od Pfizera. I kosze betonowe na głowie. Broń ojczyzny, nie Pfizera! 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 Broń ojczyzny! Nie Pfizera! Kochani, mamy propozycję przyśpiewek od Doroty z Poznania. Pozdrawiamy ją serdecznie. Chociaż izba głośno peczy, doktor Kasia dobrze leczy. Chociaż izba głośno peczy, doktor Kasia dobrze leczy. Chociaż izba głośno peczy, doktor Kasia dobrze leczy. Dobra, na tą samą melodię. Jesteście gotowi? My tą izbę w zatkach mamy i się nigdy nie poddamy. My tą izbę w zatkach mamy i się nigdy nie poddamy. My tą izbę w zatkach mamy i się nigdy nie poddamy. Czy ktoś, kochani, chciałby zabrać głos, powiedzieć parę ważnych słów? Może jako pacjent doktor Bros, może jako ktoś, kto jest jej osoby reprezentujące, albo szeregowi aktywiści, zwykli ludzie, rodzice, dziadkowie, obywatele, żywe istoty. Proszę bardzo. Ja zabiorę głos jako matka, babcia, a przede wszystkim Polka reprezentująca rodaków kamratów. Chciałabym takim apelem do Izby Lekarskiej, żeby obudzili się, bo to co robią jest gorsze niż w obozach koncentracyjnych, SS-Państwo i Gestapo. Zacznijcie leczyć ludzi, a nie zabijać. Zacznijcie dbać o nasze dzieci, bo to jest nasze przyszłe pokolenia. Zacznijcie leczyć, a nie zabijać. Brawo! Brawo.
Wiemy, że teraz przemawia mecenas Arkadiusz Czetela. Jemu nie będziemy przeszkadzać w przemowie. Także proponuję, żebyśmy teraz zamiast okrzyków i przyśpiewek mówili po prostu. Kochani, mam tutaj pod pachą pewnie znaną wam wszystkim i wspominaną przez profesora Zajączkowskiego Białą Księgę Pandemii Koronawirusa. Przypominam, każdy z nas może pobrać po prostu PDF, nie trzeba nawet pieniędzy wydawać. I to kolportować, rozpowszechniać, obdarowywać, kogo się da. Używać jako narzędzia chociażby w szkołach, których dyrektor sobie wymyślił, że na terenie jego szkoły można przeprowadzać szczepienia na COVID. I kochani, i to wcale nie jest rzadkie. Jestem w kontakcie z chłopakiem, który uzyskał informację od gmin, że w wielu szkołach prowadzono te szczepienia wybranych. Po prostu na terenie szkół podawano ten eksperyment dzieciom. To jest niedopuszczalne. Reagujcie, jeśli dowiadujecie się o takich sytuacjach. I takiemu dyrektorowi jak najbardziej można sprezentować przynajmniej plik PDF z tą wiedzą. Nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział, w czym bierze udział. W zbrodni na ludzkości. Ale jak szczepią w szkołach, muszą mieć naszą zgodę, nie? No, w każdej szkole są rady rodziców. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a macie szansę, zgłaszajcie się do trójek klasowych, zgłaszajcie się do prezydiów rad rodziców. Trzymajcie te sprawy w swoich rękach, bo w szkole nic nie może się dziać bez zgody rodziców, bez rady rodziców. No oczywiście nikt bez zgody rodzica nie zaszczepi, ale może zdarzyć się pomyłka. Były takie sytuacje, to po pierwsze. Po drugie, tak, edukujmy swoje dzieci, że nikt nie ma prawa im podawać żadnych środków, tabletek, specyfików. Że natychmiast niech najlepiej idzie do domu, gdzie będzie bezpieczne. Absolutnie nikt nie ma prawa bez zgody rodziców nic podawać dziecku. Od 2019 roku są przepisy, jest ustawa o opiece medycznej nad uczniami, która przewiduje sprzeciw rodziców wobec opieki profilaktycznej. W tym momencie pielęgniarka, higienistka, ktokolwiek ze szkoły nie ma prawa uzyskiwać informacji w kwestiach medycznych dotyczących dziecka. Natomiast nie trzeba się obawiać. Pierwszej pomocy każdy z nas i zarówno panie w szkole, panie pielęgniarki, higienistki muszą udzielić, więc to ten sprzeciw nie wiąże się z tym, że dziecko nie będzie miało udzielonej pierwszej pomocy. Trzeba te dwie kwestie rozróżnić. A że temu systemowi nie możemy ufać w kwestii profilaktyki i zdrowia, to już doskonale wiemy. Skoro nad wszystkimi medykami placu Czapa, tak, w kodeks przejrzystości.pl są informacje, że właśnie ta izba przyjmowała pieniądze od korporacji. Fundacja Ordomedicus. Ordomedicus. Jak się wpisze w Google Fundacja Ordomedicus, tam jest sklepik i oprócz tego w tym samym miejscu jest też plik do pobrania PDF. Ordomedicus.org. No to dobrze, zapytam, bo kochani, czy wy jesteście zainteresowani informacją, jak się bronić przed przymusem szczepień tych tradycyjnych? Kto z was jest zainteresowany, to podnieście ręce do góry. Nie miało dzisiaj w ogóle nie być. Ja tu tak z doskoku, tak gdzieś bo mi się udało. Połowa. Ja sobie doskonale sprawę zdaję, że ten czas 2020 roku spowodował, że to środowisko sceptyków szczepień, a przynajmniej sceptyków przymusu szczepień, również tych dla dzieci, po prostu urosło. To też jest przemoc. Przymus tej kwestii nie powinien mieć miejsca, jako że dla przykładu 20 państw europejskich, mogę tylko wstęp, tak? 20 państw europejskich przewiduje, że te szczepienia są dobrowolne. W Polsce na rodziców nakładane są grzywny w celu przymuszenia. Są to kwoty od jakichś 500 tysiąca złotych, po rekordziści mają po 20 tysięcy złotych grzywny nałożone. To są ogromne obciążenia psychiczne i stopno od lat pomaga się przed tym bronić. Na przykładu podam wam województwo kujawsko-pomorskie. Wojewoda kujawsko-pomorski nałożył 2,5 miliona grzywien na rodziców, z czego milion ukradł im skąd? Po prostu. Milion złotych zabrano rodzinom skąd?
I to bardzo często są dzieciaki, które już miały objawy powikłań poszczepiennych, albo ich rodzeństwo. I ci rodzice po prostu się boją. Boją się, że dziecko im umrze po kolejnej dawce. To jest państwowa przemoc. I też od lat izby lekarskie cenzurowały lekarzy, którzy ostrzegali, co się może wydarzyć, chociażby po szczepionce przeciw gruźlicy podawanej w pierwszej dobie życia, wycofanej 30 lat temu w Niemczech, bo jej powikłania były nieakceptowalne społecznie. Teraz już dzięki COVID-owi tak zwanemu wiemy, że Polska jest na ostatnim miejscu na świecie, przepraszam, w Europie pod względem liczby zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych. I to właśnie jest zadanie Izby Lekarskiej, żeby upominać lekarzy, że nie zgłaszają tych niepożądanych odczynów. My jesteśmy na ostatnim miejscu. Czyli tak jakby to chore dziecko cierpiące, czasem chore do końca życia, nie istniało dla systemu. Istnieje tylko do czasu szczepienia. Jak rodzic ma się zgodzić na wiele, wiele dawek, które niekoniecznie będą dla tego dziecka zbawienne. Więc kochani, wspieramy rodziców, jeśli ktoś chce się przed tym bronić, wszelkie wskazówki są na stronie stopnop.pl/taktyka. Tam są przeróżne wzory pism, wskazówki, kontakt do nas, do mnie. Jak sprawa już idzie na noże, to wspiera też rodziców Kancelaria Mecenasa Teteli. Mamy 1800 spraw o grzywny, większość z nich już jest w sądach administracyjnych. Część z nich jest na poziomie skargi do ministra zdrowia. Ale najprostsza metoda? Mieć swojego prywatnego lekarza. I korzystać z przychodni, która donosi do sanepidu. Ale dzwonią, że dzwonią, że zgłaszają. Wypisać. Nie chcę za dużo mówić. Nie chcę za dużo mówić, gdy mamy odpalone live. To do bezpośredniego kontaktu. Nie ma przymusu korzystania z tej medycyny hipokrytów, czyli z przychodni POZ. Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast jak przyjdzie już z sanepidu pismo, również służę Państwu zarami pism, jak się bronić, jak to wszystko przeciągnąć w czasie, jak przynajmniej doprowadzić do tego, że tych grzywien nie będziemy dostawać co miesiąc i nie urośnie tego kwoty. Także nie chcę przedłużać, bo część z Was takimi szczegółami nie jest zainteresowana. Chyba nie do końca to jest miejsce na to. Myślę, że warto zrobić osobne, bo jesteście z Bielska-Białej, no to ja to mogę przyjechać, żeby spotkanie na ten temat po prostu, nie? Nie chciałabym tu, to nie jest miejsce, ale przyznaję, że doktor Katarzyna Brozwaga do 2015 roku odważnie wystąpiła w Sejmie, broniąc właśnie dzieciaków, szczególnie w złym stanie zdrowia, szczepionych taśmowo na peredytkach. Na przykład za martwicy, gdzie tak chwilę wcześniej nie oddychał, był silny i za chwilę dostaje szprycę, tak? Przecież ewidentnie nawet w ulotce jest napisane, że nie powinno to mieć miejsca, to jest wskazanie. A to się dzieje i nikt nie ponosi odpowiedzialności za skutki. Szczególnie też mecenas Tetela ma kilka spraw, gdzie dziecko ma czynną gruźlicę poszczepienną. Ta szczepionka, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, powołując się na stanowisko lekarzy i naukowców, powinna być w Polsce wycofana. Lekarze nie potrafią diagnozować dziewczynka, u której zdiagnozowano, nowotwór, była leczona na ten nowotwór, miała problem z nóżką, miała czyszczoną tą nogę, dostawała silne leki, narkozę, kilkukrotnie miała podawaną narkozę, wiecie, że to jest bardzo silne niektóre narkozy, to małe dziecko. Cóż, matka trafiła do profesora, który spojrzał na jedno zdjęcie i mówi: proszę pani, to nie jest żaden nowotwór, to jest gruźlica poszczepienna. Czy wie pani, że to całe leczenie było zbędne? Czy wie pani, że pani dziecko nie zna życia bez cierpienia? Dlatego ona jest taka żwawa. Ona nie wie, jak to jest żyć bez bólu. I ta moja imienniczka Justyna, możecie nagrać wywiad z tą mamą, zresztą jest pielęgniarką z wykształcenia. Na naszych stronach. Była w szóstym miesiącu ciąży i ze stresu w ciągu kilku godzin urodziła to kolejne dziecko. Oczywiście już nie zgodziła się na szczepienia. No cóż, rodzice poszli do sądu, ale czy w Polsce wygrają? My już naprawdę lata walczymy. To są długie lata walki w sądzie. Będziecie tu nie stać na pokrycie podstawowych kosztów tej walki. Nikt nie wypłaca im odszkodowań za to, co się dzieje z dziećmi.
ci siedzący w tych izbach z tymi biurkami zamykają na tych dzieci oczy, jakby na to nie było tego szczepienia. Jakby nie było tych matek, które muszą rzucić pracę powiązane z tym niepełnosprawnym dzieckiem. Zamężne. Czasem jest samotne też, bo opuści mnie mąż, czasem mężczyźni z tego ciężaru nie są w stanie już wyjąć. To jest taki ogrom cierpienia. Teraz to ostatnio na to dołożono nam wszystkim. Baliśmy się, że nasi bliscy, jeśli zachorują, to staną zabici w placówce opieki medycznej. Baliśmy się, że nie będziemy mieli pomocy, że jakiś nagły przypadek, problem zdrowotny. A oni przestrzegali. Co robią? Zamiast iść za głosem sumienia, prawdy serca, cenzurują tych, którzy tak robią. To jest zbrodnia. Opamiętajcie się! Sytuacja, kochani, na sali, kto podgląda? Ktoś podgląda sytuację na sali, kochani? Cały czas mecena Zatkawia czytała, jak Lech broni Kasi Gross. Ostatnio z panią doktor byłyśmy razem w Wiedniu. Może chcecie posłuchać? Przyjdźmy. Powiem tylko, na konferencji, która skupiała lekarzy naukowców z całego świata, głównie mówili o powikłaniach tych eliksirów. Już wam puszczę. Sprawę mamy konkretne zarzuty. Nie odnosimy się do działalności pani doktor poza tymi zarzutami, nie odnosimy się do spraw, które pani doktor miała poza tymi tutaj, które odczytał nam rzecznik. Ja tylko jedną rzecz powiem, no może się mylę, ale nie sądzę. Nie podważam absolutnie pani doktor kompetencji w zakresie porad psychoterapeutycznych, ale z tego co ja się orientuję, to psychoterapeuta nie ma uprawnień do odraczania od szczepień. Tego typu my w Polsce mamy regulacje na to. Każdy lekarz ma zgodnie z treścią artykułu 18 ustawy o szczepieniach. Ale przed momentem używaliście argumentu, że pani doktor działa jako psychoterapeuta. Mówiłem o dokumentacji, były zastrzeżenia. Ale ta dokumentacja dotyczy pacjentów właśnie, jakby dokumentacja była kontrolowana na wniosek, co odczytał tutaj rzecznik odpowiedzialności zawodowej, powizytacyjna, tak, na wniosek, które zgłosiły taki wniosek do izby lekarskiej, pojawiający się dość często od rodzin. No właśnie, to też jest istotne, że sanepid zwróci uwagę nie na to, czy... Ale my się mamy, pani mecenasie, my z sanepidem generalnie rzecz biorąc nie mamy żadnego związku. Sanepid to, więc to już łączenie nas z tym, że sanepid wystąpił z takim wnioskiem, to jest naprawdę daleko idące już... Państwo powiedzieliście. W zasadzie, to jest to, co chcieliśmy przekazać w zakresie... Sanepid się zgłosił do izby lekarskiej, izba lekarska skontrolowała, bo tak ustalamy fakty, izba lekarska skontrolowała dokumentację i powizytacyjna, że tak powiem, wnioski były takie, a nie inne, czyli że ta dokumentacja, no brakuje w niej pewnych rzeczy, które dokumentacja medyczna i jako lekarze, bo jeżeli pani doktor odraczała od szczepień, to nie występowała jako psychoterapeuta, tylko jako lekarz, więc my jesteśmy zobowiązani. Ja w sensie znam to wystąpienie sanepidu i mam wrażenie, że tutaj chodziło akurat o coś innego, że sanepid zakwestionował treść odroczeń, bo napisał wprost, że ma podejrzenie, że te odroczenia, te zaświadczenia są nieprawidłowe, takiego sformułowania użyto. Natomiast lekarz zgodnie z przepisami kodeksu etyki ma prawo i obowiązek wystawić zaświadczenie zgodnie ze swoją wiedzą i nie pod wpływem innych osób. Natomiast tu mam wrażenie, że chodziło o to, że te zaświadczenia się pojawiły i sanepid nie miał co do formy tych zaświadczeń, co do formy dokumentów zastrzeżeń, tylko że w ogóle one są, się pojawiają i że powodują konieczność odroczenia szczepień. Ale to jest tyle, co chcieliśmy powiedzieć na temat dokumentów. Ale tak jak mówię, my na sanepidowym jurysdykcji żadnej nie mamy. Sanepid zgłosił zawiadomienie, tylko lekarska kontrolę i pokontrolne wnioski.
były takie, a nie inne i czy one się odnosiły dokładnie do tego, co sanepid napisał. To już jest inna sprawa. Było w trakcie kontroli dokumentalnej wyznaczona do tego komisja, dokonała takich, a nie innych, takiej, a nie innej oceny co do prawidłowości prowadzenia dokumentacji. To tyle chcieliśmy przekazać na temat tej dokumentacji. Jeszcze, panie tak, pastor. Dokładnie. I teraz tak, przechodząc już do... Pierwsze do dyplomu pracy doktorskiej. Taki dokument rzeczywiście jest w posiadaniu Natomiast dokument ten został złożony 3 października. Proszę się nie filmować. No właśnie. I bardzo bym prosiła, bo parę razy zwracaliśmy uwagę. Ale to nie jest pani struktura przecież, tak? Proszę pani, ja się nie zgadzałem, pani wybrałem. Proszę o usunięcie pani. Pani proszę, zalecam. Dobrze, zostawiam tylko. Tretek. Rzeczywiście taki dokument jest, został złożony 3 października 2007 roku, natomiast jest to nieczytelna fotokopia, na której nie ma daty, na której nie ma również podpisów osób i tak jak mówię, zgodnie z przepisami, które my nie mamy wpływu, ten dokument powinien być przytoczony do Rady Polski. W związku z powyższym dokument został załączony, natomiast on nie mógł być uznany przez ówczesne władze Krajowej Rady Kaskiej. I pani nie ma prawa posługiwać się tym tytułem w pracy w Polsce, natomiast może pani się dosłuchać. Nie wiem, w tej chwili, jeżeli pani ten dokument złoży i od tego dnia, to jak najbardziej przez ten tytuł może zostać uznany. Natomiast rozumiem, że pan rzecznik wówczas cofnie zarzut, bo pracę Chcę skupić się na sprawach najistotniejszych. Nie, mówimy o czasie, który był, a nie o tym, co jest przyszłością. Więc mówimy o tym, co się działo do tej pory. Używała to pani sprawiedliwością, żeby wzmocnić tą sprawę powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałbym powiedzieć, że my nie oceniamy tego roku, to tylko czyny. To, co pani mówiła, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o zarzut prowadzenia dokumentacji, jest to jasno określone, co ma się znajdować. I sądzie, może jest formalne. Ja bym chciał Powiedział pan, że pani doktor nigdy nie była sądzona za. Słuchajcie. Przecież ta sprawa dotyczy mówienia prawdy o szczepionkach na COVID podawanych kobietom w ciąży, a nie jakiejś papierologii. Przestańcie ściemniać! 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 Może pani doktor nie potrafi badania przeprowadzić fizykalnego dziecka i nie potrafi wziąć wniosku z tego badania. Myślę, że to nie jest mam miejsce, pan rzecznik stwierdzenia, bo ten element wynika z oświadczeń pacjentów, które są jednoznaczne, że badania fizykalne były przeprowadzane. Natomiast proces leczenia to nie jest tylko i wyłącznie ordynowanie antybiotyków. I jeżeli tam nie ma zaleceń lekarskich, które by dotyczyły, jeżeli pan rzecznik to ma, to rozumiem pod tym pojęciem, to rzeczywiście pani doktor nie leczyła, pani doktor nie używa, zdaje się. Proszę pana, pani. Po moim zdaniem wynika ta sprawa, bo oświadczenia takie były załączone. Ale w sensie, ja bym chciał przejść do dalszej analizy, bo tego jest dużo materiału, a pan rzecznik będzie mógł, rozumiem, mówię oskarżycielski, zaprezentować swoje stanowisko. Bo tak będzie chyba normalnie, bo trzeba mówić sobie po kolei. Przekazać sądowi to, co mam, a są na końcu drodze. Więc przechodząc do kwestii analizy już merytorycznej, chciałbym zacząć od treści przepisu, który stał się podstawą do ustalenia zarzutu. Zaraz powiem dlaczego. Artykuł 71. Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa
władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenia ekologiczne. Swoim postępowaniem również poza pracą zawodową lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych. To jest artykuł 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który jest podstawą do tego głównego zarzutu. Kodeks Etyki Lekarskiej w swojej treści zawiera również artykuł 27. Lekarz ma prawo do ujawniania zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka. Mamy do czynienia z piknikiem adaptacyjnym, podczas którego przyszłe mamy są namawiane do szczepienia, a jednocześnie, tak jak wspomniałem na początku, mamy do czynienia z produktem, który jest dopuszczony warunkowo. I nawet nie powołując się na badania dotyczące ryzyk, jeśli chodzi o tą grupę przeważających nad korzyściami, już sama charakterystyka produktu leczniczego wskazuje nam na pewne poważne problemy dotyczące możliwości stosowania tego produktu. Na stronie czwartej wpływ na płodność, ciąży i laktację producent preparatu Cominative wskazuje. Istnieje tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania produktu leczniczego Cominative u kobiet w okresie ciąży. Istnieje tylko ograniczone doświadczenie. Podanie produktu leczniczego Cominative w okresie ciąży można rozważać jedynie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyka dla matki i produktu. Jedynie wtedy sam producent ma zastrzeżenia co do możliwości podania tego preparatu bezrefleksyjny kobietom w ciąży. Sam producent. Kolejna strona, kolejne zdanie tej samej charakterystyki. Karmienie pierwsze. Nie wiadomo, czy produkt leczniczy Cominative przenika do mleka ludzkiego. Nie wiadomo. Dlaczego o tym mówię? To jest artykuł 16 ustawy o i ten artykuł mówi, że pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. I ta zgoda opisana w artykule 16 ustawy o prawach pacjenta z drugiej strony ma swoją emanację w artykule 32 ustawy o zawodzie lekarza, gdzie jest mowa o obowiązku lekarza. O obowiązku lekarza przekazania informacji dotyczących stosowanej procedury, sposobu leczenia, profilaktyki, aby zgoda była świadoma. Aby zgoda była świadoma. Więc co złego w zachowaniu pani doktor, która zgodnie z artykułem 16 ustawy o prawach pacjenta, wypełniając zobowiązanie wynikające z artykułu 32 ustawy o zawodzie lekarza, w odniesieniu się do danych, na które powołuje się sam producent, mówi młodym mamom, tu jest ryzyko. Może być problem. Ja bym chciał dodać tylko troszeczkę. Czy to jest forma, że ten program szczepionki tam pani w ciąży, pani w piersi, to jest eksperyment, medyczny się prowadzony w czasie II wojny. Wejdę w Wysoki Sądzie do kwestii eksperymentu, przejdę i przedłożę sądowi to. Ale chodzi mi o II wojnę światową. Ja mieszkam w Oświęcimiu. Rozmawiałem z panem Bartoszem Bartuszem, który jest rzecznikiem obozu oświęcimskiego.
I myślę, że tutaj trzeba by się smutno zastanowić nad takim porównaniem. Ja bardzo w 100% jestem w stanie te słowa obronić. W 100% jestem w stanie te słowa jeśli tylko sąd zechce mieć 10 kwietnia 2015 roku, mówi jasno. Miarodajne legalizujące działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własny, świadomy, zarówno w stronie zgodności historycznej, udzielającego zgodu, jak i rozważania niezbędnych jej przesłanek oraz z powolnej, dobrowolnej, nieobciążoną wagą błędu, przymusu decyzji. Jak może być nieobciążona wagą błędu, skoro producent w tamtym czasie nie wie, czy poprawek, który powodował zaszczepicę, dopiero później tą charakterystykę uzupełnia. Nie wie, czy powodował zapalenie miejsca sercowego, dopiero później to uzupełnia. Moim zdaniem, przy stosowaniu tego preparatu, lekarz kwalifikujący do szczepienia za każdym razem powinien powiedzieć tak. Ja nie jestem w stanie ocenić ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i rodzaju tych działań, bo sam producent pisze, że badania są ograniczone i jest wiele niewiadomych. Że mogą być problemy ze strony układu krwionośnego, ze strony układu nerwowego. I teraz ty pacjencie, jeśli uważasz, że boisz się bardziej przebiegu tej choroby zakaźnej, to podejmij zgodę, czy chcesz wziąć te ryzyko na siebie. I tylko w tym przypadku można byłoby mówić o jakiejś quasi świadomej zgodzie. A ona nie będzie nigdy do końca świadoma w tym stanie faktycznym, bo my nie mamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących działań niepożądanych. To ja w tym momencie panu mocno przerwę. Generalnie rzecz biorąc, leczenie każdej choroby, wprowadzenie na rynek każdego nowego preparatu, niestety wiąże się z tym, że nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie efekt. Jest szereg chorób. To mi sądzi, ale to ja przerwę jako lekarz. To nie jest leczenie choroby, tylko profilaktyka, więc rozmawiam o choroby. Nie, bo nie mówimy o lekarzach. Proszę mi dać skończyć. I to jest prawda, Wysoki Sądzie, że każdy lek może mieć działania niepożądane i to by są opisane przez producenta. Tylko, że ja chcę wziąć aspirynę, to jest mój wybór. Panie Mocenosie, przerwałam, bo chcę skończyć wypowiedź. Bo ja się mogę zgodzić z tym, co pan Mocenosie mówi. Natomiast szczepienia na COVID, i tu zaznaczam, nie były obowiązkowe. Ten piknik laktacyjny, ten piknik laktacyjny też nie był z obowiązkową obecnością. Mógł tam przyjść ktoś, kto chciał. Mógł się zatykać, mógł przyjść, porozmawiać i odejść. Nie musiał się szczepić. A skąd są to? Bo ja z tego co słyszałem, wszystkie mamy z tego oddziału miały obowiązek wziąć udział w tym pikniku położniczego. Ale obowiązek wziąć udział w pikniku, a obowiązek zaszczepić się, to są dwie różne rzeczy. No dobrze, to teraz mamy sytuację.
Cześć. Hej, cześć. Cześć. Słuchaj, masz to na żywo? Prowadzisz? Znaczy, Aneta robi na Rebel, ja robię u siebie. Ja robię na Rebel. A ty robisz to? Teraz wyjebali stamtąd, nie? Pieprzysz? A Aneta została? No dobra, wyjebane, to jest moje, jak wyjebie mnie też. Ale co, kurczę, Aneta została? Tak, no. Ona filmuje na swoim sprzęcie, a ja wiem, że no i tak. To dobrze, dobra, ale przymknęli okno. Ostatnim razem też przymknęli. No. Wiem, bo widziałam. No. Stop cenzurze! Domagamy się w tych sprawach publicznej debaty przed kamerami TVP! Chodź tu, Irek, chodź! Pokazuje logikę, przyzwoitość i prawo! Debata! 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 I zapraszamy, szanowny sąd, dzisiaj na debatę od godziny 15. White House u Darka. Ulica Spartońska. Nie tylko izba upadła. Mistyczna izba. Debata! 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 Już wielka Maria Konopnicka przewidziała tę sytuację. Ogólne, może tutaj coś ma. Małe wielkiej polskiej historycznej literatury. Już Maria Konopnicka przewidziała tę sytuację, że odgrodzicie się od społeczeństwa i od narodu w tym szklanym kopsu. No tak, oczywiście, drzwi prawdopodobnie bez klamek. To właściwe miejsce dla tego typu sytuacji. Ale czy oni czytają literaturę piękną? Maria Konopnicka pisała o izbie, o piwnicznej izbie, w której głos dziecka cichnął. Tak cichną głosy dzieci na skutek waszych działań. Ale nie zacichnie głos społeczeństwa. Wzywamy was na sąd Boży, na pojedynek, na argumenty, nie na ideologię, nie na para argumenty sączone przez lobbystów wielkiego przemysłu farmaceutycznego. Nie odgradzajcie się od społeczeństwa. Wyjdźcie na debatę. Jak to się stało u Boga Ojca? Jak to się stało, że kiedy Dania, Szwecja i inne kraje wycofują rekomendacje dla oszczepów dzieci, w państwie polskim, upadającym na naszych oczach, ta rekomendacja powstała dla niewiniątek od 5 roku życia? Hańba! 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 Mogę na chwilę? No to dobra, to zaczynamy. Wy tam państwo nieszanowni, bo nie zasługujecie na nasz szacunek. Drodzy państwo, drodzy zapewne w utrzymaniu, tak was będziemy tytułować, drodzy państwo w Izbie Lekarskiej, w państwie polskim, które zostanie zbudowane już niedługo, bo Polska się budzi i Polska wróci. Podległym, niezawisłym, sądy będą miały mnóstwo roboty. Pamiętajcie sentencję Maksymę Strzelistą. Dłużej klasztora niż przeora. Wasz przeor właśnie zmienił się w 22 roku. Pamiętamy sentencję pana przewodniczącego, byłego już. Zamierzał wzywać wszystkich lekarzy niepokornych, niepodporządkujących się jego jedynej narracji, jedynie słusznie obowiązującej, na przesłuchania do izby. Czy miała być to izba tortur? Tak się jakoś kojarzy, jak nie z piwnicą, to z torturami. Niedługo będziecie zrywać paznokcie, podłączać do prądu, spadek napięcia w sieci, prądu nie będzie, nawet dla waszych działań. Dokąd nas prowadzicie?
Mieliście być instytucją zaufania publicznego. Wasza działalność opiera się o akty ustawowe. Rozliczymy was z obowiązków i stopnia ich wykonywania, a również wszelkich uzurpacji, jakie sobie próbujecie zawłaszczyć. Nie będzie uzurpacji w ramach polskiego porządku prawnego. Wyprowadzicie procesy quasi-sądowe? A jakie macie wykształcenie, doświadczenie sędziowskie? Co wiecie o prawie? Gwałcicie na naszych oczach prawo boskie, prawo naturalne, to co dla każdego Polaka jest oczywiste i wynika z jego poczucia logiki, rozumu i godności, godności przyrodzonej każdej jednostce ludzkiej. Negujecie to państwo wszystko, drodzy państwo, drodzy szczególnie w utrzymaniu. Nie chcę się nawet denerwować, bo emocje wezmą górę. Chcę się z wami gadać, ale w Polsce, która będzie już niedługo, wymodlimy, wypracujemy tę Polskę. Sądy będą z wami gadać. Sądy będą miały mnóstwo roboty na całe lata. I pamiętajcie, zapracowujecie sobie teraz na osąd nie tylko historii, ale społeczeństwa. Nie macie nic innego do roboty? Nikt z was nie zapyta o 200 tysięcy tak zwanych podatmiarowych zgonów? Gdzie są ci ludzie po tamtej stronie? Co by się stało z waszymi pacjentami? Macie dbać o standardy? Również służby zdrowia. Jak wywiązaliście się z nałożonych zadań? Zadamy wam te pytania poprzez niezawisłe sądy. Będą wpisane rozmowy i czyny. A czyny wasze świadczą o was. O upadku tej instytucji. Polska wróci. Polska wróci! 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 Polska już wraca. Waszą postawą, waszą nadaktywnością chorobliwą. Lekarzu, lecz się sam! Lecz się z tej nadpobudliwości covidowo-maseczkowo-oszołomskiej. Jesteście dla nas dziadami leśnymi, covidowymi. Covidowe dziady! 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 Jest nas dużo, będzie więcej. Są tysiące ludzi obudzonych przez wasze chore działania urągające przyzwoitości ludzkiej, sprawiedliwości, logice. Jesteście śmieszni, komedianci. Nie będziemy was więcej utrzymywać. Wypowiadamy wam stosunek pracy. Faktury piszcie sami na was. Dzięki wam, Polacy się obudzili. Dziękujemy wam za to. Brawo wy, oby tak dalej. To już naprawdę niedługo potrwa. Wasze konwulsje. Odpuśćcie sobie, zwolnijcie obroty. Nie opresjonujcie sprawiedliwych, niezawisłych w sądach i we własnych poglądach lekarzy. Wrzućcie sobie na luz, poczekajcie, w którą stronę sytuacja się wyklaruje. Ja, człowiek doświadczony życiowo, wam to radzę. Nie wiem, jaka jest przeciętna wieku tam na tych piętrach. No i w piwnicy oczywiście. W piwnicy powstanie tu pewnie jakaś izba, odpowiednio wyposażona. Proponuję, tu na zamku w Bielsku powinny zachować się odnośne akcesoria i utensylia na licencji pewnie niemieckiej. Są zachowane. Niezawisłe sądy w wolnej Polsce określą metody postępowania ze zdrajcami narodu polskiego, z osobami, które sprzeniewierzyły się nałożonym przez naród obowiązkom, a były przez naród bardzo suficie wynagradzane. Jeśli drodzy w utrzymaniu państwo, śledzicie newsy z Polski i z zagranicy, waszej uwadze zapewne nie umknęło, że w Berlinie w roku covidowym potrafiło zgromadzić się 3 miliony ludzi za jednym zamachem.
Jest ich dużo, będzie więcej. A Niemcy, miejscowości z bogatą tradycją, z walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, wątki prawne w to wplatając, polecam Państwa uwagę, taką urokliwą, niewielką mieścinę pod nazwą Norymberga. Norymberga to miejsce, w którym osądzono co tłustszych misiów z establishmentu tak zwanej III Rzeszy. Byli to politycy, militaryści z podznaku Czarnego Orła i swastyki. Byli również przedstawiciele branży lekarsko-medycznej. Nie wszyscy, jak wiadomo, dostali się w te młyny mielące niesprawiedliwych medyków. Tutaj przykład doktora Mengele, który zdążył transferować się prawdopodobnie do Ameryki Południowej. Być może rozmnożył się i z jego potomstwem, doktora Mengele, mamy w tej chwili do czynienia w Zjednoczonej Europie. Może jego wraże potomstwo przenika jakoś tutaj do polskich kręgów medycznych. Nam się to nie podoba. Precz z mengelizmem w medycynie światowej. Wiwat Norymberga. Jako... Norymberga! Dla zbrodniarzy! Norymberga! Dla zbrodniarzy! Norymberga! Dla zbrodniarzy! Norymberga! Dla zbrodniarzy! Niedoinformowanych pod tym względem, być może osoby z tego szklanego kopca, zajmujące się intensywnie, może nie aspektami medycznymi, ale prawnymi lub dotyczącymi dziejów opresji w Polsce i Europie, przypominam, że w Polsce bardzo zaawansowany jest projekt Norymberga II. Róbcie Państwo wszystko, Wy, drodzy w utrzymaniu Państwo, żeby siedziba, sala posiedzeń gremiów sądowych związanych z projektem norymberskim nie została osadzona właśnie w Bielsku Białej. Chociaż blisko być może mielibyście do domów. No tak, rodzina będzie donosiła. Ach, oczywiście całe życie donosiła. Okej, okay. Teraz będzie donosiła jedzenie w dwojakach. Miskę ryżu na zimno. Bo nie ma upału do podgrzania, michy. Takie czasy, takie trudne czasy nam zgotowaliście. Hańba wam! Hańba! 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 Jesteśmy w relacji kontraktowej, to znaczy naród zatrudnia was. I uświadomcie sobie, drodzy w utrzymaniu Państwo, że tak dalej to nie będzie, cytując klasyka. My wam w tym momencie wypowiadamy stosunek pracy. W Polsce, która nadchodzi, każdy wasz niecny czyn, każda niesprawiedliwość, każda opresja skierowana względem najszlachetniejszych w naszej społeczności jednostek zostanie odpowiednio osądzona. Ja nie mówię, że koniecznie ukarana. Może od czasu do czasu zdarza się wam jakiś szlachetny postępek. Ale sądy będą nad wami pracowały. Mnie, jak powiedziałem, nie chcę już się dłużej z wami gadać. A front drodzy, zapewnienie z kamieniołoma i tylko pani robi. Są pewne projekty na zatrudnienie po odbyciu, odsiedzeniu należnych sądowym wyrokiem, należnym werdyktem sądu. Ta lista będzie się powiększała. Może przedstawimy ją jakoś w trybie dostępu do informacji publicznej. Jeszcze jedno pytanie. Państwa ochrona nie dopuszcza obywateli do urzędu publicznego w godzinach otwarcia? Chyba poprosimy o oficjalne wytłumaczenie tego faktu. To zdarzenie jest nagrywane, będzie upublicznione. A ktoś się będzie musiał wytłumaczyć następnego sprzeniewierzania państwowych funduszy. Bo nie po to macie te drzwi, żeby otwierały się tylko dla was. Są przygotowywane już w tej chwili
drzwi w Polsce, które nie będą się w ogóle otwierały po przeproszeniu drogi utrzymania państwa w jedną z tych stron. Są również, oprócz niezależnych lekarzy i naukowców, są również niezależni sędziowie, prawnicy, ludzie, którym droga jest przysięga i etyka zawodowa, logika, godność i poczucie honoru. W 1939 roku minister spraw zagranicznych Beck powiedział, że są w życiu państw i narodów rzeczy, które nie mają ceny. Tą rzeczą dla Polaków jest honor. Zachodzą dwie możliwości. Istnieją tylko dwie możliwości. Pierwiam mandatu. Jak również prywią landowcerę. Pamiętacie to jeszcze? Drodzy w utrzymaniu państwa? Otóż nie ma trzeciej możliwości. Są tylko dwie. Ponieważ na Polaków nadrzędną rzeczą jest honor. Nie ma mojej tablicy tylko. Albo tego honoru nie macie, będąc Polakami. Albo nie jesteście Polakami. Żeby tu nie zardzewieć, a państwo, żeby nie zapomnieli, mała lekcja geografii. Norymberga! 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 A dla kogo ta Norymberga? Podobstwo Mengele uniknęło odpowiedzialności. Propozycja. Dla tych, którzy są winni ponadnormatywnym, tak zwanym śmierciom. Nieosobowo to brzmi. Różnie ludzie umierali. Według statystyk Ministerstwa Niezdrowia, Warszawa, ulica Miodowa, oficjalne dane statystyczne na portalu GOV, najstarszą osobą, która zmarła na chorobę siejącą śmierć i zniszczenie w latach 2022 był pan w wieku 99 lat. Rozpoznano u niego metodą test najmodniejszy na świecie. COVID, obecność COVID-a, czyli tak zwane zakażenie. I u tego 99-latka oprócz owego COVID-a nie stwierdzono żadnych innych chorób. Wy, drodzy w utrzymaniu państwo, parafowaliście i dalej parafujecie takie rzeczy. Wyszukujecie na nasze udręczone waszą głupotą i niecnymi postępkami społeczeństwo następne instrumenty. Ponieważ cała Polska działaniom przekraczającym wszelkie granice przyzwoitości, logiki, została już obudzona. To dość tym działaniom. Koniec. Koniec z tymi rzeczami. Na terytorium Dolnej, niepodległej, przynajmniej według teorii Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej Polskiej suwerenem jest naród. I artykuł 4 Konstytucji Rzeczpospolitej nam to gwarantuje i wyraźnie stwierdza, że władzę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje naród bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli. A rzekomo nasi przedstawiciele całkowicie zawiedli. W związku z tym również mają wymówiony stosunek pracy. My już ich nie zatrudniamy. W związku z czym naród polski będzie sprawował rządy. Prawdopodobnie bezpośrednio. Drodzy w utrzymaniu państwo, otwórzcie uszy swoje niegodne na wieści z kraju i zagranicy. Starajcie się wychwytywać trendy, które mogą zadecydować o waszej przyszłości. Przedsądowej. Starajcie się zasłużyć na miano prawdziwych lekarzy. Nie opresjonujcie własnych kolegów. Zaoszczędźcie nam tej sromoty i niedogodności, że w latach ubytku kadr, kiepskiego procesu zasilania kadr adeptami sztuki lekarskiej i ogólnie straszliwego niedoboru lekarzy, który sieje w naszym społeczeństwie spustoszenie.
A wy zamierzacie najwyraźniej pozbawić prawa wykonywania zawodu wszystkie 400 osób, które podpisały słynny apel do władz naczelnych Rzeczpospolitej i wy tym wszystkim osobom śmieliście rozesłać taki pismo kapuchy donosiciela inkwizytora z zapytaniem nieosobowym, czy ta konkretna persona również była sygnatariuszem takiego listu. Co to miało być? Samokrytyka? Nie macie już donosicieli? Co to za metoda postępowania? Co wam przyszło do głowy? Jedna wielka kompromitacja i żenada tej instytucji. Dziady covidowo-maseczkowo-szczepionkowe. Dziady covidowo-maseczkowo-szczepionkowe. Wątki sądowe, geograficzne, wskazanie Norymbergi na mapie Europy dokonane, przekazuję mikrofon prowadzącej zgromadzenie. Wielkie brawa dla Irka. Silnym głosem, pełen hartu ducha i zapału i wiedzy oczytanego patriota. Dziękujemy, Irek. Jeden okrzyk i oddaję mikrofon panu profesorowi. Myślę, że to chyba najlepiej słychać i najbardziej przemawia po prostu. Wolność słowa! 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 Boże święta! Niech każdy inkwizytor o tym pamięta! Wolność słowa! To rzecz święta! Niech inkwizytor o tym pamięta! Przekazuję mikrofon profesorowi Zęczkowskiemu. Proszę państwa, reklamowaliśmy już Biała Księga, pandemiczne dane ukrywane przed opinią publiczną, opracowaną w oparciu o publikacje naukowe. Chciałem państwu jeszcze dodać pewne informacje, które zawarte są w tej książce, ale których zdobycie wymaga zajrzenia do internetu albo do niektórych książek. Mianowicie Fundacja Ordo Medicus powołała komisję śledczą do spraw pandemii. Jeśli wejdziemy na stronę www.ordomedicus.org, to tam znajdziemy między innymi wywiady, przesłuchania przeprowadzane z wybitnymi znawcami tematów dotyczących sytuacji w Polsce i w świecie, zwłaszcza w odniesieniu do tak zwanej pandemii. Ta komisja śledcza została powołana przez Fundację Ordo Medicus celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności obecnej sytuacji i zebrania materiału dowodowego. Komisja przesłuchuje lekarzy, naukowców i wszystkich, którzy mogą się przyczynić do wyjaśnienia obecnego kryzysu. Zebrany materiał dowodowy służy prawnikom w procesach sądowych i edukacji społeczeństwa. Komisja jest niezależna, społeczna i nie powiązana z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym. Wszystkie posiedzenia komisji są transmitowane na wielu kanałach na Facebooku, Twitterze oraz zamieszczane na stronie ordomedicus.org. Polecam państwu zajrzenie na tę stronę, bo tam można zobaczyć wiele bardzo ciekawych wywiadów, które dostarczają ogromną ilość wiedzy na temat sytuacji. Fundacja Ordo Medicus wydała też kilka książek, na przykład książkę doktora Wolfganga Wodarga, Fałszywe pandemie. Podtytuł jest Argumenty przeciwko rządom strachu. To jest, a autor, dodam, to jest internista i pulmonolog niemiecki,
specjalizujący się w zakresie higieny i medycyny środowiskowej, a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Tutaj bardzo długo można o nim mówić. W każdym razie on latem 2020 roku wraz z kilkoma prawnikami powołał oddolną komisję śledczą do spraw koronawirusa, której celem jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z obecną sytuacją tak zwanej pandemii. To jest bardzo znana postać w środowisku lekarskim, zwłaszcza w środowisku wolnościowym. Inna książka wydana przez Fundację Ordo Medicus jest autorstwa profesor Kariny Rajs i profesora Sucharda Bachti, Niemców. Ta książka nosi tytuł Pandemia zdemaskowana, nowe fakty, dane, konteksty. Oboje są naukowcami. Profesor Rajs zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie biochemii, biologii komórki i medycyny. Prowadzi również wykłady w tym zakresie. Jej zawodowe kwalifikacje są poświadczone przez wyróżnienia i ponad 50 oryginalnych artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, które były cytowane ponad 3,5 tysiąca razy. Natomiast profesor medycyny Suchar Bagdi, którego notabene spotkałem niedawno w Wiedniu, jest naukowcem, lekarzem, wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii chorób zakaźnych. Przez 22 lata był dyrektorem Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny na Uniwersytecie w Moguncji w Niemczech. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych i jednym z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie medycyny w Niemczech. Dodam, że miałem okazję słuchać osobiście profesora Bachdiego, będąc na konferencji w Austrii, w Wiedniu, i muszę powiedzieć, że jest on jednym z tych specjalistów o randze międzynarodowej, którzy bardzo jednoznacznie mówią na temat nieuzasadnionych działań związanych z tak zwaną pandemią i różnych niewłaściwych decyzjach, które zostały w związku z tym podjęte, zwłaszcza decyzjach o tak zwanych szczepieniach. I jeszcze jedna książka, którą też warto polecić, to jest książka Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy. Tutaj mamy cały szereg wypowiedzi naukowców, którzy odnoszą się do tego zjawiska, które obserwujemy. Ja może tylko zacytuję jedną z wypowiedzi. To jest wypowiedź Urszuli i Andrzeja Domańskich, socjologów medycyny, a więc Polaków. Cytuję. System przemysłowy czerpie profity z zagrożeń, które sam produkuje, podczas gdy zmieniające się definicje ryzyka pozwalają tworzyć zupełnie nowe potrzeby, a co za tym idzie, nowe rynki zbytu. W przypadku kreowania chorób koncerny korzystają z następujących technik. Klasyfikowanie naturalnych procesów jako medyczne, to pierwsze. Drugie, przedstawianie łagodnych symptomów jako zwiastunów groźnych chorób. Trzecie, przedstawianie osobistych i społecznych problemów jako problemów medycznych. Czwarte, utożsamianie ryzyka z chorobą. Piąte, przedstawianie danych statystycznych w taki sposób, aby zmaksymalizować skalę problemu medycznego. Myślę, że można tutaj jeszcze wyliczyć inne działania manipulacyjne, socjotechniczne, które służą temu, żeby koncerny zarabiały na zdrowiu ludzi. Tego musimy być dzisiaj, proszę Państwa, wyraźnie świadomi. Zmiana życia zaczyna się od zmiany myślenia. Myślę, że to takie popularne powiedzenie jest i dzisiaj bardzo ważne i aktualne. Nie możemy dać się zmanipulować, nawet jeśli prawie ze wszystkich stron płyną informacje, które
mają na celu poddanie nas presji medialnej i odpowiednie intelektualne sformatowanie. Brońmy się przed tym i myślmy, czytajmy, słuchajmy ludzi, którzy nie mają interesu w tym, żeby zarobić na naszym zdrowiu. Dziękuję. Wielkie brawa dla pana. Teraz niech nas usłyszą. Jesteśmy z tobą! 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 Debata! 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 A teraz, kochani, chcę wam pokazać plakaty, jakie przygotowaliśmy w związku ze zorganizowaniem wystawy dotyczącej niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach, przepraszam, po eliksirze na tą modną chorobę. Tutaj na początku widzicie wzór ulotki, zarówno w formacie A3, jak i można ją kolportować w takim niewielkim zeszytowym formacie, gdzie są wymienione objawy możliwe, które mogą wystąpić po tych preparatach, jak i informacja, jak się bronić przed przymusem, jak zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny, gdzie uzyskać pomoc. Jest ankieta na stronie zgłośnop.pl, którą prowadzimy razem z pod patronatem również Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i StopNop. Pokażę wam, tu mam kilkadziesiąt plakatów ze zdjęciami i bez, gdzie krótko opisane są historie powikłań. Chciałam, żebyśmy tutaj mieli wystawę pod izbą. Niestety nie nadążyłam z przygotowaniem uszczelnienia tychże plakatów, więc tylko je wam pokazuję. Zmarła po eliksirze, wiek 70 lat, mama. Mama umarła po 4 tygodniach ciężkiej walki. Czynnica chudowych, podkonie, nerek, serca, płuc, opuchlizna całego ciała. Pęknięty kręgosłup po wywrotce w trakcie ataku zakrzepicy. Ostatecznie zgon! Norymberga! 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 Ta wystawa, kochani, była na ulicy Powiejskiej, na najbardziej ruchliwym deptaku Poznania 3 września podczas naszego Marszu o Wolność. Wierzcie mi, przypadkowi przychodnie zatrzymywali się, czytali każdą z historii. Warto taką wystawę urządzić również tutaj i w każdym z waszych miast. Koszt wydruku jest niewielki. Może jakieś kartonowe usztywnienie czy koszulki A3, wieszacie to klamerki, sznurek, zgłaszacie zgromadzenie i uświadamiacie ludzie, ratujecie im życie. Zapraszam do zaangażowania stopnop.pl, kośnik wystawa, tam znajdziecie grafiki. Kochani, kolejna osoba zmarła po eliksirze. 62 lata. Lekarze, pomimo cukrzycy, schizofrenii i choroby wątroby, podali preparat mamie. Utrata przytomności, silny ból głowy, zaburzenia krążeniowo-oddechowe, ostra niewydolność oddechowa, krwawienie mózgowe, w następstwie zgon. Kto za to odpowie? Kolejna osoba straciła zdrowie po eliksirze, 62 lata. Mama w lutym 2022 roku przyjęła pierwszą dawkę. Od maja miała problem z nadciśnieniem, choć całe życie miała niskie. Małą płytkowość, zawał serca. W wyniku powikłań po koronografii dostała wylewu krwi do mózgu. Leży teraz nieprzytomna na OIT w szpitalu. Na oddziale intensywnej terapii. Straciła zdrowie po eliksirze. Wiek 62 lata. To jest to samo. O, przepraszam, mamy dwa razy wydrukowane to samo. Kolejna historia, młody człowiek.
28 lat. Wymioty, przewlekła biegunka, bóle brzucha, zaburzenia hormonalne, gorączka powyżej 39 stopni, przewlekłe choroby układu oddechowego, kaszel, senność, zaburzenia świadomości, pokrzywka, zaburzenia krążeniowo-oddechowe, kołatanie serca, niepokój, apatia, zapalenie stawów, utrata pragnienia i apetytu, bolesność węzłów chłonnych. Po eliksirze zachorowałam na chorobę Steela. Tu jedna z osób, która miała odwagę udostępnić również swoje zdjęcie. Wiek 61 lat. Straciła zdrowie po eliksirze. Tragiczne nasilenie objawów polineuropatii obwodowej. Pieczenie ciała, bóle neuropatyczne, osłabienie kończyn dolnych. Po drugiej dawce nie byłam w stanie chodzić. Bóle brzucha, kręgosłupa, rąk. Mam zrujnowane życie, bardzo cierpię. Przyjmuję leki, leki przeciwpadaczkowe, których nigdy wcześniej nie przyjmowałam. Wydałam oszczędności na prywatną diagnostykę i leczenie. Od listopada ubiegłego roku 5 pobytów w szpitalu, parę pobytów na SOR. Byłam zdrową jak na swój wiek osobą. Kto za to odpowie, panowie i panie? Kolejny młody człowiek, 34 lata. Kot I40.8. Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego. Opis. Zapalenie osierdzia z zajęciem mięśnia sercowego. Taka diagnoza była w wypisie szpitalnym. Kolejna osoba, 52 lata. Niewydolność krążeniowo-oddechowa. 7 miesięcy pod respiratorem. Ciężki zespół Guillain-Barrego. Porażenie czterokończynowe wiotkie, niedowład kończyny. Kto za to odpowie? Wiek 51 lat, utrata zdrowia po eliksirze. Nawracające choroby wirusowe górnych dróg oddechowych, nie występujące nigdy wcześniej przed przyjęciem jednej dawki. Osłabienie, ciągłe zmęczenie, nudności, zwiększona drażliwość, senność, szczękości, zmiany osobowości, niepokój, apatia. Kto za to odpowie? Młoda osoba, 37 lat. Nawracające zapalenie spojówek, drętwienie kończyn, zwiększona drażliwość, apatia, bolesność kończyny. Stopnop uzyskało około 500 zgłoszeń. To są wybrane z nich. Zachęcamy, zapraszamy. Mówcie swoim bliskim, znajomym, żeby te zgłoszenia wypełniali, żeby przysyłali zdjęcia, kochani. Niech przysyłają zdjęcia, bo w ten sposób możemy dotrzeć do serc ludzi, bo do utrynowani. 45 lat, utrata zdrowia. 5 dni po eliksirze pacjent przyjęty na oddział intensywnej terapii z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej. Po kilkukrotnym zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału i następowej koronografii z implantacją stentu przebywał 9 dni pod respiratorem. Po 12 dobie wybudzony. Wszczepiono kardiowerter, skierowany na rehabilitację. Do dziś na zwolnieniu lekarskim. W szpitalu przebywał 34 dni. Stracił zdrowie po eliksirze. Przed dawkami było ze mną bardzo dobrze. Mój stan zdrowia był bardzo dobry. Po eliksirze zaczęło się sypać, zapalenie nerwu wzrokowego, wrzody w jelicie grubym, problemy z wydalaniem, zmiany punktowe w istocie białej mózgu, wysypka na klatce piersiowej, łuszczenie się skóry na twarzy, brak koncentracji, problemy ze skupieniem uwagi, duże rozproszenie. Jest po prostu źle. Dostał miks dwóch szczepionek, AstraZeneca i Pfizer. Kto za to weźmie odpowiedzialność?
utrata zdrowia po eliksirze. Wiek 68 lat. Od chwili podania eliksiru 10 czerwca 2021 roku do dziś ostry ból barku lewego. Szereg badań, wizyt. W badaniu MR rezonansu magnetycznego z 22 lipca 2021 masywny obrzęk ścięgna mięśnia nagrzebieniowego z pogrubieniem ścięgna do 8 mm. Nie wiem, może co to, jaka to miała być jednostka. Obrzęk mięśnia ramiennego. Obrzęk mięśnia podgrzebieniowego. Ponad 8 miesięcy ciągłego bólu. Jestem załamana. Pomocy. Oprócz tego zaburzenia snu i czuwania, zespół chronicznego zmęczenia, wycofanie społeczne, osłabienie, ciągłe zmęczenie i ból stawów. Eliksir firmy AstraZeneca. Myślę, że zrobimy przerwę na okrzyk, żeby tam nas usłyszeli, kochani. Nie. No to może na górze. Murem za Kasią! 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 Kolejna historia. Utrata zdrowia. 36 lat. Przed podaniem eliksiru nie byłam chora na tą chorobę. Kilka miesięcy po podaniu eliksiru mam nawrót astmy, a nie miałam jej od 12 roku życia. Mocne nasilenie atopowego zapalenia skóry. Obrzęk nosa, który nie schodzi. Powiększone węzły chłonne. Leki nie pomagają. System immunologiczny ostro dostał i na razie nie daje rady się odbudować. Kto za to odpowie? AstraZeneca, tak. To z Marcin z Myśliwi? Tak, od kamerata. Tutaj króciutka informacja. Utrata zdrowia 7 lat. Po eliksirze ujawniło się reumatoidalne zapalenie stawów. Szybki, gwałtowny przebieg na początku. Szczepionka. Eliksir AstraZeneca. Utrata zdrowia 65 lat. Problemy z utrzymaniem równowagi, zawroty głowy, dwukrotnie utrata wzroku na 15 minut. Czarno przed oczami. Silne bóle głowy, problemy z ciśnieniem. Preparat firmy AstraZeneca. Osoba w wieku 29 lat. Utrata zdrowia. Przed eliksirem nie było nigdy żadnych problemów zdrowotnych. Brak przeziębień, alergii i tym podobnych. Po eliksirze częste infekcje grypy podobne, alergia, nadmierne siniaki, wybroczyny skórne, ograniczenie ruchomości i bolesność kończyn, zmiana zabarwienia kończyn, zaczerwienienie, zasinienie, osłabienie, silne bóle głowy. Preparat firmy AstraZeneca. Kolejna osoba, 65 lat. Utrata zdrowia. Zespół Guillain-Barré. Ciągłe zmęczenie, ograniczenie ruchomości, utrata pamięci i zdolności umysłowych, zaburzenia świadomości, niedowład kończyn. Wszyscy lekarze, u których mama zgłaszała, że to po eliksirze, stwierdzali, że to może być po wszystkim, ale na pewno wykluczyli NOP i nigdzie tego nie zgłosili. We wrześniu zgłosiłem to do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Nie ma odpowiedzi, jak pomóc wymaga przetoczenia krwi. W mózgu stwierdzono podwyższone stężenie białka. Czy ktoś się ma podgląd na... Czy ktoś patrzy, co tam się dzieje na sali?
w tej chwili chyba nikt. Chyba przed chwilą doktor Kasia się wypowiadała. Przed chwilą doktor Bras się wypowiadała. Myślę, że pora na kolejny okrzyk, który ją wesprze i pokaże, że tu jesteśmy, patrzymy na łapska składowi sędziowskiemu. Jesteśmy z tobą! 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 To jest budynek, bez drzwiami bez klamek. To jest znamienne, drzwi bez klamek, kochani. Natomiast wejście obywatela w dniu dzisiejszym, jak widać, z prób praktycznych jest niemożliwe, ponieważ jest zamknięte. A dlaczego? Bo tak. No bo tak. Wejście główne zamurowane chwilowo i kartka zamurowana już przez reporterów tu społecznych, dziennikarzy. Otwarte? Tak. Zamknięte z powodu remontu. Wejście zapasowe od ulicy Bystrzańskiej. Ale wejście zapasowe od Bystrzańskiej jest również zamknięte. Może by tak na straż pożarną zadzwonić? Obywatelowi, który pragnąłby coś załatwić w tych godzinach urzędowania lub na przykład złożyć merytoryczne pismo w oczekiwaniu później cierpliwym na drogę urzędową w trybie dostępu do informacji publicznej, no pozostaje tylko wezwać patrol policji w celu umożliwienia publicznego w godzinach pracy. Oni niedaleko. Obywateli podatku. Zapomnieli, kto im płaci. Zapomnieli. Za dobrze się mieli. Gdzieś już tam czekają. Dwie fajne dziewczyny i fajny facet. I super. Jest drogą ojczystej. Proponuję kolejną przyśpiewkę. Zobaczymy, co Dorota nam jeszcze przysłała. Kochani, informacje są takie, że niedawno wypowiadała się dr Katarzyna Bros-Walderdorf, teraz wypowiada się mecenas. Także myślę, co to powołać. Jest propozycja, tak? Ponieważ pozamykali się pod remontu. Wczoraj remontu nie było, dzisiaj stoi drabina na bezpiecze i kubeł karny. Wskazują wejście zapasowe dla interesantów w ulicy Bystrzańskiej, ale tam jest to zamknięte. Tak, ja próbowałam wejść. Teraz pytanie, czy nie wprowadzić patrolu policji w celu stwierdzenia, czy tam w środku im się coś nie stało. Bo może oni, ponieważ nie dają znaku życia, może zasłabli z wrażenia, albo powaliła ich gremialnie ta nowa modna choroba, nie wiem, małpiałowca. Co wy na to? Kochani, może zrobić obywatelską interwencję. Ja myślę, że kontrolę obywatelską. Raczej, no. Bo oni nie dają znaku życia. Kochani, jedyne czego chcemy to sprawiedliwości, czyli wycofania się z wszelkich zarzutów nieuzasadnionych, bezprawnych, zaprzestanie nękania zarówno tej lekarki, jak i innych, więc zawołajmy sprawiedliwość! 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 Na trzecie wezwać, kurwa, i przestraszyć. No.
Bogu. No. Mistrz. Bo zaczynamy się martwić, czy im się tam co nie stało, nie? Jeszcze żyją. Odpuśćcie Kasi! 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 Trzeba konkretnie nie odpuszczać, mają się odpierdolić. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Izba pod sąd! 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 Wolni lekarze! 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 Boska broni. A ja coś przeczytać tam z tego. Czy chcesz przeczytać, tak? No, ty będziesz trzymać, a ja będę czytać. Ja się właśnie zaplątałam. To jest. Wiek 32 lata. Jestem osobą fizycznie piechur, kochająca góry, kochająca, chodząca do pracy, gdzie się tylko da pieszo, dbająca o regulę i odpoczynek, stosująca ani hormonów,
ani antykoncepcji. Nie byłam w ciąży, nie rodziłam i raczej nie będę. Jestem świecką konsekrowaną. Na co dzień mieszkam w Łodzi. Co się stało? 28 grudnia przyjechałam do Częstochowy na rekolekcje ignacjańskie w milczeniu. Od dnia przyjazdu codziennie nieprzerwanie bolała mnie lewa noga w płytce. Jednego dnia bardziej, drugiego mniej, ale ból był non-stop. No bliski SOR. Na bliski SOR tam zdiagnozowano zator płucny. 2 stycznia przeniesiono mnie na kardiologię. Tutaj zrobiono m.in. USG żył Doppler. I okazało się, że mam 10 cm zakrzepu w nodze, którego kawałek 1 stycznia urwał się i poleciał do płuc. Przyczyny powstania zakrzepu jeszcze nieznane. Poziom przeciwciał wskazuje, że październikowa angina to był COVID. Lekarze sugerują, że w takim razie do powikłania po-covidowe. Ja zadaję niewygodne pytania: po-covidowe czy poszczepionkowe? 3 dawka przyjęta 30 kwietnia. Wypisano mnie 1 stycznia ze skierowaniem do hematologa i kardiologa oraz zaleceniem stosowania leku Elixius 5 mg przez minimum 3 miesiące i spacerów w pończosze uciskowej drugiej klasy ucisku. Zwolnienie dostałam do 2 lutego łącznie z możliwością wydłużenia. AstraZeneca. Jak się czujecie, słysząc takie wyroki młodych ludzi? Powinno was być wstyd. Pójdziecie pod sąd! 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 Odszkodowania! 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 Kolejna krótka historia. Młody człowiek, 36 lat. Nastąpiło pogorszenie widzenia w lewym oku. Powiększenie plamy ślepej, częste pękanie naczyń boku. Mikrozator, bóle stawów. Eliksir firmy Johnson & Johnson. Kochani, słychać nas, nasze wsparcie potrzebne, nasze głosy potrzebne. Wołajmy. Murem za Kasią! 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 Zmarła po szczepieniu, wiek 41 lat, a mogła jeszcze żyć. Nagła śmierć, trzeźwy po szczepieniu, w publicznym miejscu. Miała miejsce reanimacja przez ratownika, który przypadkowo był na miejscu. Zgon nastąpił w karetce pogotowia. Informacja o przyczynie zgonu podana przez patologa zgodnie z kodem ICD-10. Zgon przyczyn nieustalonej po oględzinach zwłok. Zgon podróży. Prokurator nie zarządził sekcji pomimo śladu krwotoku na garderobie, którą zwrócono rodzinie. Johnson & Johnson. Następna ofiara. Módlcie się, żeby was nie spotkały sądy i to samo, co z tych ludzi. Módlcie się. Zamiatania pod dywan. Dywan tragedii po tych preparatach. Pięknie opisane. To jest zgłoszenie od pracownika opieki medycznej, który nie mógł bezczynnie patrzeć na to, co się stało. Ale to rodzina musi walczyć o sprawiedliwość. A często nie jest świadoma. Nie chce mieć kłopotu. Nie ma wsparcia. Utrata zdrowia, wiek 75 lat. Każdego dnia po podaniu preparatu stan zdrowia się pogarszał. Leczenie szpitalne mało adekwatne do wyników. 5 dni od podania preparatu śmierć. Wcześniej osłabienie, kaszel, zapalenie płuc stawów. Preparat firmy Johnson & Johnson.
teraz mamy żywe dowody, jak postawa takich lekarek, jak dr Katarzyna Brans-Waldendorf, może uratować ludziom życie, może uratować ich zdrowie. Utrata zdrowia. Wiek 36 lat, preparat Johnson & Johnson. Od podania preparatu infekcje co 2 tygodnie, ponadto nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka. To jest preparat na chorobę, a nie przeciw niej. Ktoś napisał mi w komentarzu, sąd przerywa adwokatowi, krzyczcie. Kochani, sąd przerywa panu mecenasowi, nie pozwala mu powiedzieć. Dwa słowa powiem. Nie, dwa słowa, poproszę. Później, tak w momencie. Czekaj, nie przerywajcie. Nie przerywajcie. Nie przerywać mecenasowi. Nie przerywajcie mecenasowi! Nie przerywajcie mecenasowi! Nie przerywajcie mecenasowi! Nie przerywajcie mecenasowi! Nie przerywajcie! Mecenasowi! Debata! 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 Kinderstuba i etyka! Kinderstuba i etyka! Kinderstuba i etyka! I etyka! Jak chcesz coś powiedzieć, to mówię, tak, a tak na razie. Albo jak chcesz dłużej, to przerwa na uszy, żeby nas tam usłyszeli. Nie? Murem za Kasię! Murem za Kasią! 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 Drodzy w utrzymaniu państwo z Beskidzkiej Izby Lekarskiej! To, co robicie dzisiaj w godzinach pracy, będąc utrzymywanym przez obywateli, woła o pomstę do nieba! Nie dopuszczacie dostępu obywateli do urzędu publicznego! Jedne dźwigunie z powodu remontu stoi tam drabina szczęk, stwarzając stan zagrożenia oraz kubę farby wystawione na nasze przybycie, ewidentnie. Jest informacja, że wejście dzienne jest od ulicy Bystrzyckiej. Ale tamto wejście zapasowe jest również zamknięte. Dwóch panów ochroniarzy ucieka na widok jednego obywatela. My przecież nie wyglądamy groźnie. My niesiemy do was przesłanie miłości. My próbujemy dodzwonić się do was, do tego szklanego pałkopca, ponieważ nikt nie daje znaku życia na sekretariacie, w kierownictwie biura. Co się z wami dzieje? Może coś się stało, może wymagacie pomocy. Za chwilę zostanie wezwany patrol Policji Państwowej w celu stwierdzenia stanu spraw. Wszelki duch Pana Boga chwali. I wy go chwalcie, bo zbliża się dzień sądu. Czy położył wam za spokotem złowrogi wirus? Co się tam dzieje na górze? Dlaczego nie dajecie znaku życia? Może potrzebujecie pomocy? Jeszcze w ramach języka miłości, jakim przemawia do was suweren, zgromadzeni tu obywatele, pamiętajcie słowa z Pisma Świętego wygłoszone ostatniej niedzieli. Może zdarzyło się komuś pójść i wysłuchać. Przypomnę dla refleksji, ile zbawienia wiecznego. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają właśnie. I odpowiedział pan tymi słowami.
Zapisz widzenie na tablicach wyryń, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie żony, lecz wypełnienie jego niechybnie na życie się opóźnia. Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Sprawiedliwości! 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 Sprawiedliwości dla doktor Kasi! 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 Wy nielitościwi, ale może sprawiedliwi sędziowie, pamiętajcie! Spisane będą słowa i czyny! I z tych czynów będziecie rozliczani! Już niedługo w niepodległej Polsce, która wróci! Pomiarkujcie się w swoich zapędach! Nie róbcie krzywdy ludziom sprawiedliwym, dbającym o interes pacjenta! Wy już dawno sprzeniewierzyliście się etyce zawodu lekarza! Wy nie dbacie o to, że lekarzy jest coraz mniej! Że jest 149 tysięcy lekarzy! Dane z roku 2019, przytaczam ogólnie dostępne. I chcecie pozbawić nas, 400 sprawiedliwych ludzi, śmietankę tego środowiska. Ludzi najlepiej przygotowanych do wykonywania zawodu. A wy jesteście zagałą tego środowiska. Jeżeli skrzywdzicie niesprawiedliwym wyrokiem, doktor Katarzynę, naród wam tego nie zapomni. Nie zapomnimy! 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 A rozliczą was sądy w przyszłej Polsce! Jest to wynika ze sprawiedliwości nie tylko boskiej, ale ludzkiej jeszcze na tym padole. Opamiętajcie się, póki nie jest dla was za późno! Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale nieuchronnie. Przyjdzie czas na sądzenie waszych niecnych postępków. My, jako pacjenci pozbawieni opieki, będziemy patrzeć wam na ręce. Nie pozwolimy na te bryderie, dzikie ekscesy waszych chorych pomysłów. Nie dozwolimy na to. Koniec! Ja proponuję zawołać tak. Szczepcie miłością! 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 Powiem wam, że ostatnio, jak prowadzę te różne zgromadzenia, bardziej wolę pozytywne hasła. Oczywiście Norymberga jak najbardziej jest na miejscu, ale niż agresję. Szczepienie miłością zdecydowanie ma większą siłę. Jak macie, kochani, pomysły na hasła i przyśpiewki, to dawajcie, bo nam mamy chwilowe zaniki. Szczepienie miłością posiada najnowszą rekomendację WHO, dwa do niego w utrzymaniu przekona. Szczepcie miłością! 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 I niech wadzi, że wam ręka wyposażona w nieubłagany długopis i postawcie krzyżyk tam, gdzie nakazuje sprawiedliwość, przyzwoitość i godność waszego zawodu. Nie zróbcie dzisiaj krzywdy pani Katarzynie Bros-Walderdorf, brylantowi tego środowiska, żeby nie było w internecie polskim, kto
kto jest szumowiną tego środowiska. Siły ciemności wam sprzyjają, siada nam głośnik, będziemy wdzierać gardła wobec tego. Nie róbcie krzywdy, doktor Katarzynie! 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 Murem za Kasią! 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 Proszę Państwa, w ubiegłym roku, w listopadzie 2021 roku w Warszawie podczas wizyty doktora Rainera Filmisia razem z jego niemieckimi współpracownikami została warszawska przeciwkaryzmowi. Treść tej deklaracji można przeczytać chociażby na stronie Norymberga 2.0. Ja Państwu zacytuję tylko fragment tejże deklaracji. Cytuję. Stoimy na stanowisku, że wszelkie przepisy prawne powinny bezwzględnie szanować prawo naturalne, które nadaje wymiar moralny wszelkim ustawom i służy rzeczywistemu dobru człowieka. Chcemy się przejść, zapytać panów policjantów, żeby sprawdzili, czy tam nic się nie dzieje w środku złego, czy wszyscy są zdrowi. Także policji, tak, trzeba się zapytać. Dawaj, Jerek. Wymaga pomocy i prosi o pomoc policję w celu umożliwienia wejścia do złożenia na kancelarii pisma informacyjnego, które powinno podpisować. Oni w godzinach pracy odcięli się całkowicie, bez żadnej informacji. Wręcz przeciwnie, informacja jest fałszywa, że wejście główne jest wyczynne z powodu remontu i nawet ustawili jeden kubeł. A wejście jest czynne od Byszczyckiej. Wyszańskiej. No ale nie jest. Jest zamknięte, a dwóch cięciów uciekło na nasz widok. Czy panowie zapukaliby w powadze? Sekretariat przestał odpowiadać. Prosiliśmy o połączenie. Baba nie odpowiada. Nie ten. Tak. Muzyczkę jakąś puszczają. 10 minut pracy. Poprosimy panów, żeby zapukać. Cieć nas puści. A my grzecznie, kulturalnie zostawimy pisma informacyjne, bo oni wymagają dokształcenia. Inaczej nas zadziobią. W tym budynku bardzo proszę o interwencję. 231 to jest, tak? Muszę pani złożyć zawiadomie do prokuratury w każdym momencie. Proszę umożliwić wejście w celu złożenia pisma na kancelarię. W godzinach pracy. Może pan wysłać już polecone. Nie będziemy tego robić. Musimy. Jesteśmy na miejscu. W godzinach pracy. Dokładnie. To jest rzeka publiczna, nie prywatna. Przejechaliśmy 300 km, żeby to zrobić. Co mówi wasz przełożony? Co mówi wasz przełożony? To ja zgłaszam w tym momencie o popełnieniu. Zgłaszamy, że jestem nawet nie wysokie prawdopodobieństwo, jestem 100% przekonany, że na bardzo przestępstwo poprzez ten. Zgłaszamy Państwu, Panom. Proszę udać się na komisję, bo trzeba złożyć protokół. Ale Pan jest na miejscu. W takim razie to jest jedna rzecz, bo idzie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa prawie pewnym do prokuratury, natomiast drugą sprawą... Na drogę. Tak, jak najbardziej, urzędowa. Natomiast w tym momencie nie rozumiemy tej procedury pozwalającej na wyłączenie z obiegu publicznego urzędu i odcięcia się od interesantów w godzinach pracy i podawaniu fałszywych informacji, że wejście jest od poprzedniej. Jest nie do ustalenia, nie można się tam dodzwonić, siedzą w szklanym kopcu obcięci, jeszcze 10 minut za nasze pieniądze. Panowie, tak po ludzku mówię. Że pana wyskawi i zareagował. Bo informuję, jak my nie zwrócimy uwagi, że naród patrzy, to na to wyszczepienie życia, tego roku życia, Szwecja się wycofała, Dania się wycofała, ktoś tam jeszcze w Skandynawii, oni wprowadzili kolejną rekomendację.
I po to jest jesień, żeby to od 5 roku życia wprowadzić. Pamiętajcie o tym, bo jesteście chłopy w wieku dziecku. Ja elegancko-kulturalnie chciałbym, żeby panowie zapukali, żeby cieć wyszedł. Ja go poproszę o możliwość wejścia. Ale to nie jest firma prywatna, ani bafer, prawda? Powiem panu, tak się udało wejść nam nawet do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, z tym, że interweniował poseł Brau, a nie policja państwowa. Ale wy jesteście bardziej skuteczni niż jakiś tam Brau. No, panowie, zapraszam. Zapukać, ciecia, ale skargi będziemy, kiedy my nic nie załatwiliśmy, a przyjechaliśmy, wie pan, 300 kilometrów. Zabezpieczacie bezpieczeństwo zgromadzenia, bardzo wam dziękujemy i fajnie, że jesteście panowie, bo sporo się na pewno nasłuchacie i szukajcie w streamu z tego wydarzenia. Stop Knot szerzy informacje o tym całym problemie, o tej tragedii narodowej, ale to jest to, co powinniśmy mieć w pamięci na jesień i wiosnę, bo nie przeżyjemy. Nie przeżyją wasze dzieci. Panowie, ja nie będę się tam dobijał, bo mnie filmujecie i będzie to naruszenie tam miru, który nie istnieje. To są sługi narodu utrzymywane z naszych podatków. Ja się do nich zwracam drogę w utrzymaniu państwa, bo to nie są szanowni państwo dla mnie. To są mocne środowiska. Dobra, przyjedzie patrol, już jest zgłoszenie. Tak? Super, przyjedzie patrol, jest zgłoszenie. Będzie skarga na bezczynność. No będzie skarga na bezczynność, nie? Skarga na bezczynność. Próbowaliśmy, nie? Będzie skarga na bezczynność. No, także jak słyszeliście, panowie nie podejmą się interwencji. Budynek Beskidzkiej Izby Lekarskiej na ulicy Bystrzańskiej 23 bodajże. Tak. Jest tu obiekt monitorowany, więc mają nagrania naszych uprzejmych i kulturalnych prób wejścia i dopicia się tam do drzwi. Natomiast na nasz widok przez te drzwi przezroczyste dwaj ciecie uciekli i nie ma tam nikogo. Natomiast próby dodzwonienia się na sekretariat i do kierownika biura dwukrotnie, tak, spełzły na nic. Możliwość wejścia w godzinach pracy i puszczają teraz muzyczkę, czyli nie ma z nimi komunikacji, a urząd otwarty jest jeszcze 5 minut. Znaczy on jest zamknięty. 608-058. Poczekamy, może przyjedzie patrol do interwencji. Możemy jeszcze spróbować zapukać i pokażemy na policję. Niech oni nam mrugną, nie wiem, światłami. Dwoń Mateo, jeszcze raz. Dwoń, jak nie może nie widzieć twojego numeru, to odbierze. Teraz dawaj. I powiemy, że policja jest wezwana i tak przed naczyń muszę przyjść. Przejechaliśmy 300 km. A z Karozą na niej to się dowiedzieliśmy. Zawiadomiliśmy też naszych prawników. I będzie skarga złożona na ich działania od godziny 15.15. Dokładnie, 40 minut do pracy. Mamy porejestrowane. Wszystko nagrywa. 40 minut do pracy. Jest. Przyjechali. Chyba tak. Chyba, że te ci, co już byli tam. Nie, to są dzisiaj własne ludzie, bo nie odbiorą. Może widzi numer. Czekaj, chodź po lewej, zacząłem się tym przez okno zbierać. Widzisz, na kamerze? Nie, się odbija wszystko, wiesz? Ale będę właśnie na parapet, żeby nie było, żeby nie. Nie. Otwieram. Jest wezwany patrol policji. Proszę otworzyć. Mamy pismo na sekretariat. Za chwilę będzie tu patrol policji, zawiadomieni są prawnicy nasi. Będziecie państwo mieli składane skargi na wasze działania w godzinach urzędowania. Rozumie pan? Proszę tę informację. Czekaj dalej. Proszę nie na dół, tylko do góry. Proszę się udać na pięterko do pańskiego pana Boga, czy Bożka i przekazać tę informację. Czekamy.
No i już się nasłuchał? No co, stanie sobie przy schodkach i wyjemy. Myślę, że wszystko jest wolno. Tak, jedziemy teraz, godzina pracy. Dokładnie. Teraz będę pracować dłużej. Jest zawiadomienie, jest sprawa. Dokładnie. Jak to było wtedy, że to panują... Dawaj. No, dawaj. Uwielbiam go. Otwórz mi to. Co? Teraz. Proszę otworzyć. Otworzyć interesantowi. No co? Co? No co? Czekaj. 3 minuty. Co to jest? 3 minuty. Co? No otwieraj. Co? Otwierać. Policja Panie, będzie. Policja jedzie do was, rozumie pan? Policja nie będzie. Ta, druga, ważniejsza. Nie machaj tu łapą, bo się zmęczysz. Nie ta policja. To jest niego policja, proszę. No, mamy na szybkiego reagowania. Teoretycznie oni samo zabezpieczają tego, więc nie mogą robić czegoś nie mogą, nie dokładnie. Mogą, tak. Oni zabezpieczają. Powiadomili już przełożonych, już jestem na całe Bielsko. Dokładnie, więc patrzcie, tu jest wszystkie, jedna policja. Wy siedzicie, tu jest druga policja. Może pójdziemy do tych drugich. Może pójdziemy, a nie, czy czekamy na tych, nie? Czekamy. Czekamy na patrząc. Czy tu przyjdą tacy dwumetrowi? Czyli Irku, potwierdzasz, że od 45 minut już nie pracujemy? Od godziny 15.15, mamy godzinę, 15.50. Próbowaliśmy się dodzwonić do urząd nie pań, drogich w utrzymaniu, w sekretariacie oraz kierownictwie biura. Dwie próby porozumienia w pełni dokładnie. A niestety potraktowano nas lekceważąco. Jeszcze do tego kierownika zrobimy. Jeszcze do kierownika i do sekretariatu. I teraz ich informują, tak? Tak, jak policja. Jest tam rzeczy. Dokładnie, przyjdzie do was policja. Im dłużej potrwa ta żenada, tym gorzej dla urzędu i jego wyrynku. Dokładnie. Czekamy, czy odbiorę. Chociaż kierownik nie odebra chyba, nie? Za pierwszy razem. No. Ale cóż. No teraz być może wyświetla im się numer, więc ten numer jest spalony. No, a za minutę już oficjalnie zamykają. Tak. No, że się to zdążą zamykać. Co? Zwiercili? Nie, muszę wybrać numer. Daj Mateo numer. Zadzwoniliśmy na. Zadzwoniliśmy kolejny patrol, bo ten jest od zabezpieczenia. I tutaj Mateo numer. Tak, już. Bo mój numer jest spalony, tak? Na samym końcu. Masz od czeskiej granicy. Już. Beskidzka. Beskidzka izba tortur. To jest tak. 3, 815, 0, 3, 12. Jeszcze minuta czasu urzędowego opłacanego przez suwerena. Dokładnie. Dalej do roboty, biurokraci. Odbierasz telefon. COVID-owi. Odbierać. A, no to... Zgadzamy się na rejestrację wszystkiego. Zabij numer wewnętrzny. Sekretarem, nie? Jeden. Tak, sekretarem, tak. Sekretarka samego szefa. Dokładnie. Dwa razy... Hauptsturmführera nazwisk nie podają. Słyszałem tylko Hauptsturmführer. No, teraz nie wybieram skurmy. Nic się nie dzieje. Niestety. Czekamy w takim razie na przejazd. Jeszcze minuta czasu urzędowo opłacanego. No bo ci są od zabezpieczenia. Ci są od zabezpieczenia, pilnują narożników, kornerów, a my zajmujemy środkowy tu teatr walki. Tak jest. Muszą przyjechać komandosi z jednostki antyterrorystycznej w Katowicy. Dokładnie, żeby wejść do budynku. Być może uznają za stosowne wyważyć te drzwi. Tego nie wiemy. Ja pierdolę, ale... Może będą jakieś świece dymne w robocie. Może jak pytajmy. Nie wybierają chyba. Dobra. Przykro nam. Próbowaliśmy polubownie. Teraz wejdziemy na drogę inną. Nie wiem, jakby się odniosła do tego straż pożarna, że nie ma wyjścia ewakuacyjnego. Właśnie, nie ma wyjścia ewakuacyjnego. No ja mówię, może im się coś stało. Może zgłosić tutaj ten, doprowadzenie do powstania powszechnego zagrożenia. Oj tak. Tyle ludzi pozamykanych. A jakby się nam spaliła doktor Katarzyna? Przez ich bezmyślność, nie? Jeszcze tu kobieta była. Nie ma, wiesz, za komputerem siedzi. Jest? Za komputerem siedzi. A ja przemawiam do rozsądku. Jedzie patrol policji. Nadgodziny dzisiaj, kierowniku. Przykro mi. Przykro, macie nadgodziny dzisiaj. Jadą antyterroryści z Katowic.
Możliwe, że rzucą granaty dymne. Nie ciesz się pan, bo pan bez maski. Jak pan wygląda bez maski? Jeszcze gorzej niż w masce. Szczepan by się jeszcze przydał. I regał gwarantuje ci, że... Co? Filmujesz? Możemy wrzucać. No, wrzucamy. Co, wychodzą? Dobra. Chyba się pakują. Proponuję uformować. Tak, wychodzą. Widać ich, wychodzą. Również pod wejściem zapasowym, który było jednakże nieotwarte, jak tam się informują, a zamknięte. Zapasowe dla jednostek upadłych morale. Ulica Wytrzęsa. Zapraszamy część audytorium. Tam będą wychodzili ci demiurgowie sztuki lekarskiej i prawne. A kochani, jest chyba 15 minut, może wyjdą do nas na chwilkę, nie wiem. Ale jak już tam. Także idziemy sprawdzić. Jest 15-minutowa przerwa. Może wyjdą do nas na zewnątrz. Zobaczymy. Ale pani wzięła 3 dawki. No nie było z kim pogadać. O stopnopie pani nic nie słyszała, warszawskim. Znaczy tym poznańskim. No jak? Wzięła pani 3 dawki, żeby pani do Justyny zadzwoniła. Albo do mnie. Ja sympatyzuję, bo... My się pocemy, no, a kiedy pani była, w styczniu pani była? Bywa, no, a kiedy się pani ten problem w czerwcu ujawnił? Myślę, że ujawnię całe rzeczy. No, ale to za krzepnica to jest jeden ale podstawowy rzecz. Witamy serdecznie. Komitet powitalny wita. Witamy. Jednostki godne, a jednostki upadłe czekają na przyjazd antyterrorystów z Krakowa. W Katowic, panie, jadą do pana jednostka antyterrorystyczna. Rozumie pan? Nadgodziny dzisiaj macie. Macie dzisiaj nadgodziny. Proszę nie dotykać tej pani, bo będzie pan miał następny zarzut. Proszę tutaj jakiegoś kierownika. Czy pan jest kierownikiem z krzyżem? Czy pan jest... Rozumiem. Proszę pana, widzi pan i potwierdza, że wejście z Wyszańskiej wskazywane jako dla obywateli było od godziny 15.15, co stwierdzamy na nagraniach, zamknięte dla obywateli. Panie Adamie, szczęść Boże, proszę potwierdzić w odchłaniach internetu, że urząd pod nazwą Beskidzka Izba, czego jesteście izbą? Kortu? Czego jesteście izbą? Odpowiadać na pytania. Panie, pan mnie nie wpuszczał tutaj do 15.15. Pan uporczywie uniemożliwiał wejście obywatelom. I co z tego? Mamy pismo do złożenia na kancelarię oficjalne, drogą urzędową przewidzianą prawem do obywateli. Idziemy? Mateo, jestem. Idziemy. Przepraszam. Ale jak to nie możecie kłócić? Jak to nie możecie? To jest urząd użytek państwa. To jest prywatna firma. Teraz macie na godzinę. Ale to nie jest prywatna firma. To nie jest prywatna firma. To nie jest folwark, proszę pana. Dokładnie. Pan Szczyźniany. Jest policja, trzeba policję wezwać. No już jest wezwana, patrol już jedzie, ma przyjechać. Ale to jest ten, to nie są oni. No. Tak jest. Została wezwana. Patrol policji tych panów podpisuje. Jak tak. Również panie, które odbierały dwukrotnie telefony. A potem olały. Olały serdecznie prośbę obywateli. Wejdziemy, ale w sensie policji. Prośbę Polaków. Ci państwo mają w tej chwili nadgodziny. Nie wiem, dokąd wam się to dzisiaj zejdzie. Ale będzie pan długo. Zrobił, nie zostanie pan pogłaskany po główce przez kierownika, bo mógł pan to załatwić po ludzku, tak? Tak między nami mężczyznami. Przykro nam. Czekamy na przyjazd antyterrorystów z Katowic. Przyjadą do was taranem, wiadomo. Tu są dwa radiowozy policyjne, obstawiające, tak, zabezpieczające... Dlatego nie mogli przyjść do was. Także czekamy na przyjazd policji do was. Także jedzie wyższa pan szarża. Pan dzisiaj do domu nie pójdzie. Nie popisaliście się panowie na furtianie. Wie pan, w starych zakonach średniowiecznych była taka funkcja. Wszechstronnie wyszkolony, poprawiał znacznie lepsze wrażenie niż pan.
Niezależnie, czy w kabicie, proszę pana, czy... Ty, to nie ci przyjechali gdzieś? Pan się zaprezentował dzisiaj tak, jak się pan zaprezentował. Jeszcze pan lekceważąco kiwał mi tam łapką? Mówiłem panu, żeby się pan... Łapką pan ma. Proszę pana, niech pan zwróci uwagę, w jakiej instytucji pan pracuje. Jest to fajne zwierzę. No, właśnie. A panu nie można. Lepsze niż nie jeden. Proszę pana, powiem tak. Jest policja. Jak pan na terroryzuje tu? Proszę pana, że pan jest prywatny, czy pan pracuje na publiczny? Panowie, robicie błąd zawodowy. No dobrze, nas z panem też tak trafia, proszę uwierzyć. Od samego rana. Jest policja, ona będzie się tu z wami borykała. Ja nie mam, mnie się nie chce z wami gadać, nie jesteście furtianami na poziomie. W zakonie dominikanów lub franciszkanów. Pan uzupełni pan kwalifikacje. Jest klasztor w Tyńcu? Takie te, rekolekcje muszą zająć dla upadłych ludzi. Można się im merytorycznie podszkolić. Zaraz tam będzie. Jakby pan miał odrobinę oglądu spraw społecznych. Masz pan wnuki albo dzieci? Wie pan, że od 5 roku życia za pomocą środków przymusu będą w Polsce niedługo dzieci szczepione? Niech się pan nad tym zastanowi. Proszę pana, Skandynawia zrezygnowała z tej rekomendacji, a nasze upadłe gremia lekarskie, pseudolekarskie, tfu, tak jak tu, opresanci nasi, kaci narodu polskiego, wprowadzają tę rekomendację. Wprowadzili już. Proszę się pozbyć złudzeń co do instytucji, w jakiej panu przyszło pracować. Niech pan nie robi nic więcej poza tym, co pan w tej chwili... Tak, musi. I co pan już dzisiaj zrobi. Bo należało iść do kierownika, zaprosić go tutaj, żeby ta jednostka głucha lub upadła moralnie na honoru i godności, zobaczyła się z waszych dzisiejszych postępków. Dokładnie. Nie odgrodzicie się tutaj wariackim murem od nas, bo my jesteśmy normalni, a wy jesteście stuknięci. Dokładnie, to wy się poniesie. Macie drzwi bez klamek, okej, to jest wasz problem. 45 minut. Dużo będzie teraz pracować. Czekamy na przyjazd policji i robimy złożenie wniosków i materiałów informacyjnych. 45 po, tak? Czy do 17, żeby pracowali. Czekamy godzinkę jeszcze. Wiesz, teraz to się nie groźni. Najwyżej napisze się jeszcze ten, wniosek o ten, o przyznanie odszkodowań za stracony tutaj czas. Nasz czas jest cenny. Ja jestem człowiekiem poważnym, nie tak jak ta instytucja. I nie będę się tutaj z nimi wbity grylił. Napiszę, że twoje A czy... potem do bitwy. Dokładnie. Proszę pana, nie będziemy... Pan też obowiązujesz na pracę, że czy żadnym... Ja biorę fakturę, wystawię na Beskidzką Izbę dzisiaj. Niestety. Po tej przerwie jest ogłoszenie wyroku. Okay. Więc musimy być gotowi. Teraz znowu za chwilę przyjedzie patrol policji z umożliwienia wyjścia. Porozmawiałam. Halo. Już zamknęli znowu. Zrobiliśmy cyrk, nagramy, puścimy stream. Zaraz przyjedzie patrol policji, bo jest wezwanie. W celu umożliwienia wejścia, złożenia petycji i materiałów informacyjnych. Super. Tu ją trzeba puścić. Radiowozy odmówiły. Pogadają. Zamknęliście jej drzwi. Chcesz mieć dzieci szczepione i zdrowe? Czy wolisz mieć zdrowe? Ale oni myślą, że ich coś czy nie. To mówię jest tak. Ale ona tam była. Ona musi wyjść. Ona tam była. Wyszła tylko na papierosa. Pamiętaj, nie weź się skończyć. Kulturalnie, grzecznie. Zimny profesjonalizm. Chciałem, a faktury trzeba im będzie wystawić. No i wszystko za nas zmarnowane. Proszę pana, dzisiaj wszyscy przemawiamy językiem miłości. Oczywiście. Na emocje gorszego rodzaju przyjdzie jeszcze czas. No my chcemy po godzinach pracy. Czy jest to nadmierne jakieś oczekiwanie od życia? Przytoczę tutaj kazus pewien dyplomatyczny. Jak czekasz na policję, tutaj czekamy. Natomiast aby... teraz będzie ogłoszenie do roku, niech nas będzie słuchać. Zróbcie dwa komitety powitalne. Tak. Jak przyjadą, to będę widział. Albo będę tu zaglądał, nie? Dobra. Bo mogą stamtąd przyjechać też. Jak wyszła z drugiej strony? Tu będziemy filować na rogu. Kasia, pomóżmy. Kasia jest ubrana na czarno. Poleciało samo, klaszcze w tym. Rekolekcje, tam się zamykają, jedna z tym padłem, przeżywają. Jedyna.
Jaki będzie ten wyrok? My jesteśmy, trwamy i murem za Kasią! 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 Jesteśmy z tobą! 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 Nie odpuścimy! Nie odpuścimy! Nie odpuścimy! Nie odpuścimy! Nie odpuścimy! Nie odpuścimy! Bądźcie mściwi! Bądźcie mściwi! Bądźcie mściwi! Bądźcie uczciwi! Bądźcie uczciwi! Bądźcie uczciwi! Bądźcie uczciwi! Bądźcie uczciwi! Precz medyczną! Inkwizycję! Precz medyczną! Inkwizycją! Precz medyczną! Inkwizycją! Precz medyczną! Sprawiedliwość! 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 Rozliczymy. Czekaj, panie, jak będzie. Czy ktoś podgląda transmisję? Jakbym mogła? Jak sytuacja? Może puścimy, co? Jeszcze się nie rozpoczęło. Puścimy wam, jak się rozpocznie, a póki co niech nas będzie słychać. Jeszcze raz. No dokładnie. Okno, jak widzieliście, zostało zamknięte. Jesteśmy skuteczni. My, kochani! Mamy płucę! Słychać, że nie szczepieni. Zrobiłam to dla siebie i innych. Nie przyjęłam żadnej dawki! Żydy! Nie przyjmujemy żadnej dawki! Nie przyjmujemy! Żadnej dawki! Nie przyjmujemy! Żadnej dawki! Nie przyjmujemy! Żadnej dawki! Nie przyjmujemy! Żadnej dawki! Bo nie jesteśmy królikami doświadczalnymi! Nie bądź królikiem! Doświadczalnym! Nie bądź królikiem! Doświadczalnym! Nie bądź królikiem! Doświadczalnym! Nie bądź królikiem, doświadczalnym! Nie bądź królikiem, doświadczalnym! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni wybory! Wizje lekarskie, to tak! Niedawno były wybory, tak, prezes Matyja się zdziwił, bo wypadł z obiegu. Jest nowy prezes Jankowski, który to był szefem Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, która też oczywiście cenzurowa lekarzy, na przykład sprawę tam ma dr Andrzej Majkowski, profesor Talar, który zajmuje się tematem śmierci mózgowej, dr Hubert Czerniak i ten człowiek został właśnie szefem
Naczelnej Izby Lekarskiej. Murem za Kasią! 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 Zróbmy inną wersję segregacji. Precz segregacją! 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 Kto podgląda? Nie, koleżanka widzę, bo rozmawiam przez telefon. Trwa? Chodzą. Wychodzą. Już jest po wyroku? Już jest po zamku i okręgu przycierają. Ale nie wiecie, jaki wyrok. Ale nie uciekają. No to tamtędy będą wychodzić, nie? Słuchajcie, kto ogląda w tej chwili? Aha, ja tylko w telefon. Drodzy Państwo, czekamy na... Znaczy generalnie to tak, po pierwszy raz w tym sądzie nas wysłuchano i w ogóle jakoś potraktowano prawie po ludzku. Prawie. Demokracja. Więc pozwolono zostać przedstawicielom publiczności, chociaż właściwie też nie wiadomo, dlaczego was wszystkich tam nie wpuszczono, bo właściwie skoro sprawa jest jawna i mają taki piękny, duży budynek, to mogliby mieć przyzwoitą, dużą salę. Ale my rzeczywiście tam byśmy się nie zmieścili, no bo nie. Wysłuchano nas, wysłuchano mecenasa, naganę dostałam już, za to prowadzenie kartotek to mogę wziąć na klatę tą naganę, bo tam może i pieczątki nie miałam i może... No to ja ją biorę na klatę. Naganę za prowadzenie kartotek, jestem chaotyczna, brzydko piszę. Nie numeruję kartek. Ja wchodzę werdek Beskidzkiej Izby. Nagana za prowadzenie kartek. Nagana za używanie naukowego tytułu doktora medycyny nadanego mi przez Ludwik Maksymilian Uniwersytet. Odrzucam w całości. Dostarczyłam tłumaczenie przysięgłe tego mojego dyplomu, który jest taką łaciną z staro-łacińsko-niemiecką pisane takie, że to najznamienitszy uniwersytet, mnie najznamienitszej udzielił tytułu doktora, więc jak się to czyta po polsku, to rzeczywiście uśmiać się można. No ale przetłumaczone przez
przez przysięgłego tłumacza z łaciny. Ja naprawdę kiedyś, jak 10 lat temu im dostarczyłam to w oryginale i mi powiedzieli, że mam sobie to przetłumaczyć tłumaczem przysięgłym na łaciny, z łaciny na polski, to wymiękłam i schowałam do szuflady, bo sobie nie zdawałam w ogóle sprawy, nie sprawdziłam. No w Bielsku nie ma tłumacza przysięgłego z łaciny, ale w Polsce jest, jak się okazuje w Krakowie. No więc mam to teraz przetłumaczone. Ale to nie zmniejsza mojego przewinienia, że w świadomy sposób, żeby podkręcić znaczenie moich wypowiedzi, używałam niesłusznie tytułu naukowego doktora medycyny. No więc dobra, tego zarzutu nie przyjmuję. Myślę, że on zostanie... A już jest przetłumaczony. Przetłumaczony jest spoko. Ale starożytną łaciną. Natomiast największa debata toczy się wokół mojej wypowiedzi 1 sierpnia 2021 roku na słynnym pikniku laktacyjnym, gdzie byłyśmy razem z Justyną, no i tam mówiłam karygodne rzeczy, że jakoby szczepionka jest niezbadana i że jest eksperymentalna i śmiałam porównać to do eksperymentów za czasów II wojny światowej, co jest przewinieniem, które dwoma latami na razie jest nic nie mam, a taki jest wniosek rzecznika. A teraz sąd się poszedł naradzić. No więc radzą. No tu nam nawet chyba... robili właśnie sędziowie chyba zdjęcia. No bo ja działam antyzdrowotnie, a wy prawdopodobnie antyspołecznie jakoś. No. Panie mecenasie, czy ja panu mogę oddać głos na chwilkę? No to mogę oddać mikrofon w takim razie. Ja poproszę, że pan mecenas jednak coś powiedział. A ciebie uścisnąłeś. Laudacja dla pana mecenasa. Pani doktor wszystko już powiedziała, tak jak wspomniałam. Dziękuję. Poczekajmy na efekty z laudacją, tak jak wspomniałem. Ale są ważne, to jest ważne. Byliśmy mile zaskoczeni tym, że udało nam się przynajmniej w dużej części to, co przygotowaliśmy, przedstawić. Z małymi problemami po drodze, bo sąd bardzo często przerywał wypowiedzi, które chcieliśmy, żeby wybrzmiały na tej sali. A chcieliśmy, żeby wybrzmiały, bo pracując, pomagając lekarzom, którzy są sądzeni za poglądy, właśnie często spotykamy się z taką sytuacją, że druga strona się nie odnosi do naszych argumentów, nie chce się odnieść. Dlatego dzisiaj poprosiliśmy o rzutnik, monitor i chcieliśmy to wszystko nie dość, że powiedzieć na tej sali, żeby wybrzmiało, to jeszcze pokazać. I wyniki badań zaprezentować, pokazać o tym... Uważaj. Pokazać, że lekarze, którzy sceptycznie podchodzą do tych szczepień, okazuje się, że mieli rację i w pewnym momencie nawet doszło do takiej trochę, chcąc więcej słuchać tych badań, stwierdził, że to wszystko wie na te wszystkie badania. Ja stwierdziłem, że w sumie mogę przerwać, możemy się z tym zgodzić, pod warunkiem, że sąd również uzna, że bilans, jeśli chodzi o stosowanie tego produktu, korzyści jest taki, że ryzyko jest większe niż korzyść. To wtedy będę mógł przerwać przedstawianie dalszych badań i będziemy mogli zakończyć na wnioskach końcowych. Sąd tego nie przyznał, nie przyznał tego, ale jedna z pań stwierdziła, że zna wyniki badań, które wskazują, że szczepienia przyczyniają się do obecnego wysypu chorób nowotworowych. Tak przynajmniej zrozumiałem wypowiedź. Więc widać chyba trochę zmianę optyki, jeśli chodzi o tą profilaktykę, w cudzysłowie. No i co jeszcze? Sformułowaliśmy zarzut formalny, że znowuż nie wiemy, dlaczego pani doktor jest sądzona za postawy antyzdrowotne, bo znowuż nie znalazło się żadne stwierdzenie konkretne w treści zarzutu, które byłoby tym, co rzecznik sąd uważa za stwierdzeniem karygodnym. Tylko po prostu w tym dniu tam przeżyła postawę. A postawy są różne. Można powiedzieć, że nie wiem, rogi mogą wyrosnąć na przykład,
ale no, prawnik, taka jest praca, będzie chciał, będzie domagał się konkretów. Tego chcieliśmy się domagać na samym początku, ale chyba tutaj sąd jakoś nie dał się przekonać i procedował dalej w tak pierwotnie postawionym zarzucie. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Jakikolwiek by nie był, to będzie to orzeczenie nieprawomocne i każda ze stron będzie mogła się odwołać do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie, potem do Sądu Najwyższego. Jeszcze jest prawo do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Już takie skargi do Trybunału w sprawie lekarzy sądzonych za poglądy zostały złożone. Między innymi z taką argumentacją, że ci lekarze, którzy odpowiadają nie za błędy medyczne, ale za poglądy, znajdują się w takiej sytuacji, która jest wypaczeniem idei samorządności. W samorządzie, który dzisiaj w czasie pandemii, kiedy powinniśmy być otwarci na dyskusję, bo to było całkiem nowe zjawisko, nowa sytuacja, lockdown, przecież przedtem nigdy nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, są karceni za poglądy, jeżeli twierdzą inaczej niż główna narracja. My uważamy, że to jest naruszenie zasady proporcjonalności, samorządności, wypaczenie tej zasady, bo w tym rozumieniu można przyjąć, że samorząd sobie uzurpuje prawo do kształtowania poglądów swoich członków. A poglądy, prawo do wygłaszania tych poglądów jest prawem konstytucyjnym. Jeżeli lekarze je wygłaszają i mają uzasadnienie naukowe, to na razie dziękuję. Jesteśmy z Tobą! To co, kochani, idziemy wołać, bo teraz będzie właściwy wyrok. Okno uchylone. Za chwilę zamkną znowu. Anetka z Rebel 24. Nasza baba. Od nas. Odpuszczę cię. Nasza. No, jak to? No już się zdążyła zapytać, bo ona się. To tam. No ty musisz coś wszystko wiedzieć. To jest od nas. Z naszych ludzi w ogóle. Nasze media. Nasze media. Ale dobrze, że jej to nie pasuje. Nie. Takiego pytania dziś nie zadałam. Czy są tu fajni ludzie? Ale słabo. Głosu nie ma. Trzy razy tak. Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Murem za Kasią!
Murem za Kasią! Murem za Kasią! Murem za Kasią! Murem za Kasią! Patrzymy wam na ręce! 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 Nie, no dobra. Ale chodzi o to, żeby było miłością! Szepcie 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 miłością! A nie złością! Szczepcie miłością, a nie złością! Szczepcie miłością, a nie złością! Murem za Kasią! 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 Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Ile tam dali? Kasia, ile tam dali? Ile tam dali? Kasia, ile tam dali? Ile tam dali? Kasia, ile tam dali? Ile tam dali? Przypominam, że tutaj jest wymieszane ogłoszenie firmy AstraZeneca, która łączy z Bocińską Grupą Lekarską. Robi sobie tutaj szkolenie dla lekarzy. Hańba! Hańba! Norymberga! 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 Norymberga!
masz podglądę? Łapy precz od pani doktor! 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 Precz z medyczną inkwizycją! Precz z medyczną inkwizycją! Precz z medyczną inkwizycją! Precz z medyczną inkwizycją! Po pierwsze nie szkodzić! Zapamiętamy!
Może mi jakąś muzę puścimy, Emi? Co na to? Masz na to tryb? Jeśli chodzi o piosenki? Jak już jesteśmy w Bielsku, to może Soma. Stop. Spotkanie wolnych ludzi. Zajrzymy? Chodźcie. Muzyka dla wszystkich Polaków, po prostu z południa Polski. Ansa Studio. Nie. Pracujemy nad tym, żeby cała Polska się zjednoczyła. Wszyscy na ulicę, to się robi nienormalne. Sto segregacji sanitarnej. Zbudujemy armię, która sama to ogarnie. Sto segregacji sanitarnej. Wszyscy na ulicę, to się robi nienormalne. Sto segregacji sanitarnej. Zbudujemy armię, która sama to ogarnie. Sto segregacji sanitarnej. Sto segregacji sanitarnej, sto. Segregacji sanitarnej, sto. Segregacji sanitarnej. Nie możemy już pozwolić sobie na żadne podziały. Niezależnie też od tego, czy przyjąłeś swoje cały. Tych, co nie ma z nami, powinni być przykładem, że różnymi kanałami chcą nas faszerować jadem. Tu hybrydowa wojna, posłuszny temat za węże. Tutaj informacja stała się twoim orężem. Tu naoczni świadkowie, żywi uczestnicy akcji, a nie kanały stacji, pełne dezinformacji. Jeszcze tylko służby, pamiętajcie swoje śluby. Bo bat, który kręcicie na siebie, robi się gruby. Nie kupuje obudy, Polska z propagandy leje. A ta wasza karma strachu w tym momencie nie istnieje. Niesiemy nadzieję, widzisz, że nie jesteś sam. Jebać globalistów, my to jedyny plan. To prawo naturalne, kto wam wasze prawo dał? Jedynym panem dla mnie jestem tylko ja. Wszyscy na ulicę, to się robi nienormalne. Sto segregacji sanitarnej. Zbudujemy armię, która sama to ogarnie. Sto segregacji sanitarnej. Segregacji sanitarnej, sto. Segregacji sanitarnej, sto. Wolni mecz, coś takiego szczególnie, co tam był ten Ros, Sebastian, no, na klipie, to ten tam wolni mecz. Albo to my wolni ludzie, może w tym zasadzie. Makos, Makos on się nazywa.
To my. To my, jest no. Tomek, dobra, nie wyważmy się. Nie, nie. Co tu wiedzą? No, albo tak, no. I przez wyszukiwarkę wejdziemy na... No, to dokładnie. No i dokładnie, to chodziło. Życie jest doprawdy święte, nie jesteśmy tutaj za karę. Każdy dzień po prostu jestem w godzie stu grupowań parę. Co za dziś niechętnie węzle, czas za których nawet oddech może być przestępstwem. Mieliśmy iść postępem, dziś to wygląda dość słabo. Ludzie zwiedzeni są podstępem tych psychopatów za was. Ale nie z nami takie zakrętki chcesz, to nazywnie szurem. Ale w obronie tej wolności my i tak staniemy murem. Choć wielu nie kontaktuje, z czasem prawda nas oddali. Nie pozwolimy, by przodkowie nasi za nic krew przelali. Jesteśmy Polakami, w nas jest duma i co zrobisz? Dzisiaj jest ten dzień, żeby zjednoczyć wszystkie narody. Mamy wspólny wrogów, jeden cel, jedna zasada. Chcemy być wolni, chcemy mieć wybór i zachować wszelkie prawa. Nie ma takiego miejsca na tym świecie, gdzie nie polecę. Mam za tą całą planetę, w sercu w dupę paszport szczepień. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzę dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl, zrzucanych na skamieni. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzę dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl, zrzucanych na skamieni. Bardzo mocno wierzę w naukę, o nie myśleć się przestaje. Więc filtruję skrupulatnie fake news i fake science. Kochani, wszystkie live ponoć są zakłócane. Wszystkie się urwały live ze środka. A tu co no jakiś czas mam zakłócenia też. No to rada taka, nagrać to po prostu na telefon i potem udostępnić. No dobra. To co, krzykniemy coś, zaraz to puścimy sobie dalej. Jesteśmy z tobą! 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 Murem za Kasią! 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 Musiałby się pewnie zdarzyć cud, żeby odstąpiła od swoich planów. Ale co tam się zdarzają? Nazwiska wszystkie mamy z tej całej izby sędziowskiej już napisane. Sądzę, że to Kasia Tarnawa przygotowała i to referowała ostatnio na jeden. Daje im wiele do myślenia, że konsekwencje powinny być nie będą. Ale wiedzmy to po prostu. Oby, no. Faszyści, globaliści, to faszyści, globaliści, to faszyści, globaliści. I wszyscy ludzie, którzy dla nich pracują.
zanim wydasz ten wyrok, zastanów się dwa razy, po której stronie stoisz. Czy po stronie ludobójców, degeneratów i szaleńców, czy po stronie dobra, miłości i prawdy. Prawda zwycięży! 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 Oliwa zawsze sprawiedliwa. Ale nie przyjechali jeszcze. To jest posiedzenie jawne. Utrudnia się opinii publicznej informacji o tym, co się tam wyprawia. Utrudnia się wejście nam do środka. Chociaż powtarzam, posiedzenie jest jawne i izba nie ma żadnych przepisów, które pozwalałyby nas tak traktować. Są kapturą. Przed wyrokiem im tego nie będę. Przed wyrokiem. Czy opamiętajcie się, co byłam? Innego przełączają w tej chwili na szefa obstawy, żeby interweniował w sprawie nieprawnego prowadzenia tej zabawy. No oni właśnie niczego nie słuchają. Odpowiedź jest nie, bo nie. Drzwi nadal zamknięte, jak wiemy, Marek aka Czujny zrobił interwencję przez telefon, patrol nadal nie przyjechał z tego co wiem, będziemy czekać na wyrok. To powiemy, że cel życia nie jest tylko wyłącznie przeżyć. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzy dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl zrzucanych na kamieni. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzy dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl zrzucanych na kamieni. Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it on to our children in the bloodstream. The only way they can inherit the freedom we have known is if we fight for it, protect it, defend it, and then hand it to them in their lifetime must do the same. And if you and I don't do this, then you and I may well spend our sunset years telling our children and our children's children what it once was like when men were free. Watch this. I'll be fighting to the end. Że Czujny zgłasza, a nie jest na miejscu, niech ktoś od was zadzwoni, nie będą mieli wymówki. Ale to myśmy już dzwonili nawet dwa razy. Nie, dokładnie, ja rozmawiałam bezpośrednio z policjantem i mają to gdzieś. Tutaj jest policja, która obstawia protest, tak?
kochani, tutaj jest policja, która obstawia protest i co najmniej 3 osoby z nimi rozmawiały, żeby przyjęli zawiadomienie. Oni mają to gdzieś. Powiedzieli nam, że mamy iść na komendę albo mamy iść do prokuratury. Kolega też zawiadamiał i wzywał ich tutaj i olali to zupełnie. No policja ma to gdzieś. No, że jak słyszycie, tak było. Także próbować oczywiście warto. Presja ma sens, ale policja nam to nie pomoże. Natomiast możemy ich też uświadamiać. Oni też mają żony w ciąży. Też ich proszę bardzo. Cały czas mamy jak gdzieś zagłuszacz, od samego początku, jak tylko zacząłem relację, co jakiś czas, jak nigdy nie mam problemu z internetem, jest co chwilę próba połączenia. Tutaj jest. Także czekamy. Jak wiecie, o 15 zaplanowaliśmy debatę, nie wiedząc, czy kolejny raz izba nie przełoży posiedzenia. Na posiedzeniu, bo tak już bywało, że otworzyli posiedzenie, po czym je przełożyli. No to zaplanowaliśmy tę debatę, żeby ludzie na darmo nie jechali. A no teraz wychodzi na to, że przeciągają. Przeciągają. Specjalnie. My mamy czas. Dokładnie. Czas. My nie odpuścimy. Szukajcie też transmisji z tej debaty. Ściągajcie, pobierajcie, jeżeli możecie. Upowszechniajcie. Ważne jest to, że skoro oni zaatakowali dr Gross za mówienie prawdy o tym, jak to wpływa na kobiety w ciąży, no to w takim razie, skoro ją za to sądzą, no to robimy debatę na ten temat i niech ta wiedza idzie w świat, niech idzie do ludzi. Poza tym już o tym wspominałam wcześniej, Stopka w kąpielu, wychodzi wystawa, tam macie plakaty z historiami NOP-ów po Eliksirze. Drukujcie to, wieszajcie na ulicach swoich miast, zgłoście zgromadzenie, to nic trudnego. Kawałek sznurka i parę klamerek. Ludzie to czytają, uświadamiają się. Historie działają mocniej niż cokolwiek. Dokładnie. Więc warto skorzystać z tego narzędzia. A póki co, nawet nie wiemy, co tam się dzieje, bo nie ma połączenia. Czy już wyrok został wydany, czy nie. Jak słyszeliście, pewnie żądają zawieszenia prawa na 2 lata. Było na rok. Także... No niestety. No czekamy, zobaczymy. Wyszli chyba. Idą. Oj, zaraz usłyszymy, co się dzieje. Biorę mikrofon. Ale że oni tak muszą. No właśnie pytanie, czy my jeszcze damy radę na tą debatę, tak? Damy radę? Spoko. No to schowam mój doktora. No, ja proponuję, żeby zaprosić. Może któryś z widowni, któraś osób z widowni po prostu zaprosi na debatę, poda adres. My chcemy podebatować. Ale przecież sąd powiedział, że zna te wszystkie nasze badania i znają szkodliwość szczepień i 13 razy przerywali mecenasowi. Pani przewodnicząca przerywała panu mecenasowi, mówiąc, że oni te wszystkie badania znają i wiedzą. Czy będą postulować o wycofanie? Ja dlatego zapytałam, że skoro wiedzą, to czemu nie sądzą? Ale nie było konstruktywnej odpowiedzi. Skoro wiedzą, to muszą postulować razem z nami o wycofanie. Tymczasem dzieci od 5 do 11 roku życia w tej chwili są wyszczepione. W tej chwili. Dlatego ja powtarzam, uważam, że wystraszenie nas tabletkami, wystraszenie nas tą ustawą w tej chwili, to jest wrzutka, żeby nie protestować przeciwko wyszczepianiu dzieci kolejną dawką. To się dzieje obok nas. Można przy apelacji wykorzystać, usłyszałam. To będzie narzędzie, które będzie można jeszcze wykorzystać. Sami się podłużyli. Umieszczając tu plakat z logo producenta jednego z preparatów. Myślę, że ludzie to zjąć specjalnie. Doktor Kasia się wycofała. Oczywiście oni wiedzą, co chcą powiedzieć. Dlaczego tu przyjechałaś? Bo pani doktor jest bardzo fajną osobą i trzeba bronić takich lekarzy. Dziękuję. Słuchajcie, po jednym zdaniu, odpowiedzcie mi, a dlaczego ty tu jesteś? No, ja tutaj jestem w
formie mediów, ale na każdej rozprawie pani doktor starałem się tutaj być i wspierać ją swoją osobą, otuchy dodawać. Dzięki. Dlaczego pan tutaj jest? Dlatego, żeby bronić prawdy i sprawiedliwości. Także naprawdę to trzeba czuć, a ci, co się boją prawdy, no to właśnie sądzą tych, co prawdę mówią i dobrze czynią. Dziękuję. Dlaczego tu jesteś? Dlatego, że mam 5 wnuków i po prostu żal mi tych dzieci, tych przyszłych pokoleń, w jakim będą świecie żyć. I ratuj, nie wiem jak długo jeszcze, bo już mam swoje lata, ale będę tak długo ratować, będę podkładała nogi, podkładała no po prostu wszystko, co nawet robię akcję w Chorzowie. Nazwałam lekarzy mordercami, żeby ściągali te wszystkie punkty szczepień, tak, bo z tego mają ciężkie pieniądze. No już na jednym punkcie, nie wiem czy się wystraszył pan doktor Galus, powiem, tak, bo to o nie mowa. Nie będę ukrywać, tak, bo ja oficjalnie to mówię. Ale naprawdę no chcę ratować te przyszłe pokolenia, tak, bo to dla nich się robi. Chcecie się wypowiedzieć, kochani? Mogę wam przerwać rozmowę? Ale rzeczywiście. Co chciałam? Dlaczego tu jesteś? Bo ty przyjechałaś. Też. Ojej. Uważam, że powinien mieć wolny wybór, co chce robić. I nie powinno takiej sytuacji w ogóle tutaj być. Pani doktor powinna robić swoje. Jeżeli ma pacjentów, jeżeli jest zainteresowanie, ludziom pomaga, a robi to, bo wiemy, że robi, to nie powinien taki sąd kapturowy w tej chwili decydować o tym, czy ona to może robić, czy nie może. Tym bardziej, że nie mają dowodów przeciwko. Nie mają. Tworzą sobie je na siłę. Dziękuję. Brawo. Brawo. Dlaczego tu jesteś? Wiesz co, żeby wesprzeć Kaśkę, skoro ona stanęła po naszej stronie, to również powinniśmy po jej stronie. I po każdym jednym, jeżeli coś nam się będzie działo, to jeden za drugim, bo tak nas rozegrają. I z tego powodu, no oczywiście, przede wszystkim z tego powodu, a plus tego towarzystwo i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki, krótko i na temat. No, i niech wszyscy otworzą oczy i w końcu zaczną reagować, bo za chwilę wszyscy będą za orami. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednym. Dlaczego tu przyjechałaś? Ja, żeby wesprzeć panią doktor Katarzynę z tego tytułu, że jest to osoba charyzmatyczna, ma odwagę i żyje zgodnie z tym, co przysięgała, żeby nie szkodzić o życiu bardziej jako lekarz. I podziwiam ją, naprawdę. I oby więcej takich lekarzy i ludzi było w Polsce i w tym kierunku szli. Dlaczego ty jesteś? Tu jesteś? Dlatego, że nie zgadzam się z tym fałszem, który nam serwują od Trybunału. Chciałbym, żeby lekarze mogli leczyć, wyleczać, a nie leczyć. A w tej chwili to się odbywa tylko leczenie, żeby tylko leczyć. No i raz przed panem doktor oczywiście w tym, co robi, bo takich lekarzy jest mało i trzeba ich szanować. A oprócz tego jeszcze jest kilku lekarzy, których znam. Tak jak doktora Pudziłowskiego, jak Roberta Czerniaka, jak panią. Ale człowieka, który ma po prostu siłę na to, żeby świadomić na ludzi, a jest to bardzo ciężko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dlaczego tu jesteś? Sąd kapturowy zwany sądem lekarskim chce zastraszyć lekarzy, a pośrednio chce zastraszyć nas. Także my musimy się bronić. Nie, to nie jest ostro. To oni po prostu, jeśli my mieliśmy wątpliwości, ktoś się nie szczepił, to nazywali nas antyszczepionkowcem, rzucali na nas obelgi, a teraz okazuje się, że ci ludzie, którzy przyjęli tą narrację, szczepili się bezkrytycznie, oni chorują. Dużo ludzi nie mogło być przyjętych przez lekarzy. W Rybniku na przykład taka pani Ania zmarła na serce, miała 32 lata. To znaczy, czekała na wynik testu na COVID. Te testy są po prostu fałszywe, one nie są miarodajne. Ale ci lekarze udają, że tego nie ma. Widzą, że są roszczyny podszczepienne, udają, że tego nie ma i ten sąd jest kapturowy. Czyli przypomina mi to stan wojenny, bo działałem w podziemiu, wtedy mam Krzyż Wolności i Solidarności.
i po prostu w stanie wojennym, na przykład ten gość, który jest rzecznikiem, to po prostu zachowuje się jak prokurator stanu wojennego. Także właściwie wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. A pani doktor proponuje rzecznik, żeby przez 2 lata nie mogła wykonywać zawodu lekarza. Jest to draństwo. Jeżeli my Polacy nie poprzemy tych ludzi, to po prostu nie będziemy mieli lekarzy. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dlaczego tu jesteś? Znaczy, jestem tutaj dla prawdy. Jeżeli pani doktor Katarzyna mówi publicznie prawdę i tego nie puszczają media, ale na przykład Andrzej Duda, nasz rzekomo wybrany prezydent, zaprasza Radę Ekspertów, gdzie wszyscy są związani z koncernami farmaceutycznymi i mówią, i to są jedyne argumenty, żeby właśnie za pomocą tych ludzi podejmują wyzwanie, idą, że tak powiem, po... Proszę zobaczyć, że część z nas dopiero się połączyła tutaj przy COVID-zie, ale ta sama sytuacja była przy ptasiej i chińskiej grypie. Nie było żadnej pandemii. Wtedy właśnie w 2008 roku WHO zmieniło definicję pandemii, bo pandemia to jest 12% śmiertelności na danym obszarze. Pokazywali nam wtedy ten sam teatrzyk, tylko wtedy wybijali zdrowy dróg i pokazywali, że jest AH1N1, potem przy chińskiej grypie AH1N5. Jest, potem nam pokazywali na przykład ciała rzekomo chowanych we Włoszech, tych, którzy zmarli na COVID, a to byli po prostu imigranci, którzy kilka miesięcy, jeszcze nie było w ogóle żadnego stanu pandemii, utonęli po prostu przy tym statku, który przywoził imigrantów. Te słynne trumny w Bergamo, nie? Czyli atmosfera strachu. Więc ja jestem tutaj, żeby, prawda, żeby po prostu mainstream dopuścił jakichkolwiek lekarzy, którzy, bo tak jak mówił Kotarbiński, nauką jest to, że kwestionujemy wszystko, co możemy zakwestionować i zostaje dopiero coś, co jest pewne, co jest nauką, a nie nauką to jest mainstream, że TVN, TVP prześcigają się w uzasadnieniu COVID-u. Więc zawsze będę po prostu odnośnie takich sytuacji, kiedy szykanują prawdę po prostu. Zdrowy rozsądek. Ci, którzy wszyscy się uwierzyli w to, że w kwietniu Horban mówił, że Stadionu Narodowego nie starczy, żebyśmy na trupy, tak? Puścili Ukraińców, którzy oficjalnie byli zaszczepieni między 12 a 15% i zaraz, chodźmy na stadion, zobaczymy, czy te trupy nie wysyłają z tego stadionu. Dziękuję. Dokładnie. Jesiu, bo może być wyrok. Dlaczego tu jesteś? Chciałbym być wyboru Proszę bardzo, jestem tutaj z prostego powodu, że jako człowiek zajmujący się nauką powinienem świadczyć o prawdzie i szukać prawdy. Widzimy już od dawna, że prawda w sprawie tak zwanej pandemii jest chowana głęboko przed społeczeństwem. Niewielu jest odważnych lekarzy i naukowców, którzy chcą mówić o tym, jak jest naprawdę, i trzeba wspierać tych, którzy mają taką odwagę i niekiedy bardzo dużo ryzykują w osobistym życiu zawodowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani, widzę, się odsuwacie, nie wiem, czy nie macie ochoty się powiedzieć. To ma jeszcze ochotę, zapraszam. To, to jest dla mnie najpiękniejsze. Usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Zwykle krzyczycie, machacie, widać was ciałem, ale usłyszeć, poczuć wasze serca. Ja bym musiał po 23 dopiero. Mnie to umacnia w moim działaniu i wzrusza po prostu. Ilu pięknych ludzi jest. Wrażliwych, kochających prawdę. Zapraszam. Nie. Tak? Miałaś być z Kasią na sali, nie udało się. To odpowiedz proszę tu. Dlaczego tu jesteś? Bo wyobrażam, nie wyobrażam sobie, że miałoby mnie tutaj nie być. Byliśmy w czerwcu, tak? To było? Odesłano nas, teraz też nas odesłano. Ale działamy, trwamy i zawsze będziemy wspierać wolnych lekarzy, bo są najważniejsi. Zresztą tak jak my wszyscy, prawda? Walczymy o siebie, nie tylko o lekarzy. Dzięki. Dlaczego tu jesteś? Krótko jestem, tylko żeby bronić prawdy, ponieważ jak... Ponieważ jak to mówi Einstein, tylko prawda jest ciekawa i tylko prawda jest interesująca. O, krótka. Teraz tak.
Konkret. Czeszczę nasz głośnik, tylko jak mam mężczyźnie. Teraz też zaczynają przyjemność czeszczeć. Więc już chyba sobie podarujemy ten mikrofon. Chyba nie ma sensu, ale życie od śladu. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Czy będzie jeszcze debata potem? Bez względu na godzinę robimy to, nie? Robimy. Debata jest aktualna. Mamy radę. Kiedy będzie to debata? No, potem razie skończy. Tutaj jedziemy na ulicę. Jaka to jest? Nie będziemy ci sobie no, pewnie. Jest mówcą, prawda? Ale tak. Bardzo ciekawe. Fajnie, no. Fajnie. Bardzo ciekawe. Czy mamy wieści, czy trwa już posiedzenie, czy nadal trwa? Chyba się im porozładowywały telefony, Jowita mi pisała. Tak? No. Czyli nikt nie robi transmisji? Chyba nie. Przynajmniej na Rebel już chyba nie leci. A czy szybkociąg nie robi? Nie. Nie tam jeszcze. Nie, jest to... Chyba, że tam ma gdzieś, no. A polskie weto? O, weto, tak. Weto powinno robić, no. Jest przed 4 godzin tylko. Jak przyszła Kasia. Nie w TV? Nie wiem, czy tam Marcin był, czy nie? Taki wysoki. Ten profil? No. Ale relacje włączyłam. To musimy czekać cierpliwie. Na Rebel chyba przerwało, bo tam się porozładowywało. Tak, Artur, u góry jest problem z telefonami, a na dole też zagłuszają, ale też Jowita mi pisała, że tam Anecie się rozładował chyba telefon, a mój powerbank też już nie ładuje. Słuchaj, daję cię na Rebel. Ty masz, tak? Nie, to masz... nie, no, mam na imię Andrzej. A Andrzej robi live'a. No, gadaj. Opowiadaj. No. No to słuchajcie, kochani. Skład sędziowski popadł w jaskółczy niepokój. Krążą tutaj, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Zapomnieli chyba w ogóle, jaka jest dzisiaj data. No nie wiedzą, co zrobić z tą śmierdzącą jednak sprawą. Podejrzewam, że nie dodzwonili się do centrali, bo oni wzięli nadgodzinę, a w Warszawie nie.
No i czekamy, krótko mówiąc, i pani doktor też martwi się o los konferencji, ale uspokajam, że naród tam wytrzyma. I nic nie odwołujemy. Damy radę, tak? Przekażę, będzie konferencja, przekaż, że będzie. Nawet jeśli ludzie będą musieli jechać do domu, to my robimy transmisję, więc to się nie zmarnuje, tak? Super. Czyli podtrzymujemy tutaj plan dnia. Nie ma sprawy. Ducha nie gasimy. Pani doktor w formie odpowiedniej do okoliczności, z nastawieniem, bym powiedział, sarkastycznym, to po co tutaj można jeszcze powiedzieć? Żenada i opadają ręce. Sędziowie nie wiedzą, co sami ze sobą mogą zrobić, a to dopiero z takim wyrokiem. Wyrok może być każdy, jak to w niezawisłych sądach. Zwłaszcza lekarskich, bo oni nie mają przygotowania prawniczego. No, może być wszystko, tak. Poczytajcie sobie tam zgromadzeni na dole, przyszliście tutaj jak las Birnam do Macbeta. Poczytajcie sobie w Wikipedii, co to jest izba, co to są izby lekarskie, jakie mają plenipotencje ustawowe. Sądów lekarskich nie ma. Nie można sobie sprawdzić, jakie mają uprawnienia. Chyba na tym to właśnie polega. Na tym to bazuje. No, to Irek, jakby się zaczęło, to przyślij mi SMS-a, to my wtedy zaczniemy krzyczeć głośno. Dokładnie. Tak jest. Żeby nas tak jest. Było słychać. Nadchodzą. Uwaga, nadchodzą. Nadchodzą? Super. O, to krzyczymy. Dzięki, pa. Pa. Dobra. Przemyślałem. Kochani, sąd nadciąga, bo dopiero szczerba się kończy. Jesteśmy z tobą! 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 Murem za Kasią! 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 Po pierwsze nie szkodzić! 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 Po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić. Wolność słowa! 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 Chcemy debaty! Chcemy debaty! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Uczciwy wyrok! Włącz myślenie! Wyłącz telewizor! Włącz myślenie! WHO! Samo zło! WHO!
samo zło. WHO, samo zło. WHO, samo zło. Bądź lekarzem, nie lękarzem. Tam nawet tam nie ma. Słuchajcie, jest odczytywany wyrok. Co wiem, to nie ma. Widzimy? Możliwe, że jest... No. Nie usłyszymy, ale możemy gdzieś chociaż. Spróbuję podjąć. Jesteśmy z tobą! 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 Murem za Kasią! 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 Nie odpuścimy! 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 Dziękuję, doktor Kasi! Dziękujemy, 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 doktor Kasi! Słuchaj? 41, proszę. Kołczyn. Od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego stanu przysługują wymagania do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia, które należy nie za pośrednictwem Okręgowego Sądu Lekarskiego. Proszę usiąść, bo jeszcze pan. Okręgowy Sąd Lekarski uznaje, że przedmiotowe nawzajem do niezawrócone obwinienie w wniesieniu pokarania z nadmiarów odzwierciedleniem materiału zabudowanego w sprawy. Nie zmienimy tego stanu faktu przedstawienia przedmiotowego i obrazu nowych dowodów sprawy. Wypowiedź oskarżenia z dnia 1 sierpnia 2021 na pikniku laktacyjnym w Poznaniu przy szpitalu ginekologiczno-położniczym, porównująca program szczepień na COVID kobiet w ciąży i karmiących piersią do eksperymentów medycznych przeprowadzanych w czasie II wojny światowej poza zagładę, wywołuje uczucie strachu przed proponowanym postępowaniem medycznym, tym samym proponuje ustawę antyzdrowotną. Nadmienić przy tym należy, że szczepionka na COVID-19 w momencie wyżej wymienionej odpowiedzi była zatwierdzona na stosowanie. Udowodnione zostało, że dokumentacja medyczna Proszę pani, jaki jest stan wiedzy aktualnej medycznej?
Ja się cieszę. Brawo Irek! 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 Brawo Zbrodniarze! 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 To się nazywa wolność słowa. Konstytucja! 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 Prawa człowieka! Prawa człowieka! No musiałem się urwać z roboty. No. No. Policja idzie do środka, idzie tam. Ile ci dali? Jak widzicie? Posiłki. Jeszcze nie chcą nas tu puścić. Ile ci dali? Zamiałam pójść. Tak jest. Będzie interwencja w środku. Jednak można wejść, tak? I policjant powiedział, że nie może tu wejść, bo to jest prywatny. Przecież to jest pozbawienie publiczne. Zawiadamiałam, że my podejdziemy tam na salę rozpraw, podejmiemy interwencję. Dlaczego teraz? Fizjoterapeutka i profesor uniwersytetu nie wpuszczono ich, policja nie zareagowała na moje zawiadomienie. Dlaczego pan ma być teraz wpuszczony? Tak. Macie rodzinę! Wszystkich czeka to samo! Nie wpuszczono nikogo! Mamy was wezwać! Za co? Bardzo naród ma was wspierać! Za co? Nie służycie nam! Komu służycie? Komu wy służycie? Komu służycie? Narodowi, tak? Czy panowie chcecie zatrzymać? Przedajmy tylko służycie! Proszę bardzo. Macie narodowi służyć! Narodowi! To na pięknie lekarka, która po prostu ratuje się tak! Mordują ludzi szczepionkami! Wasi koledzy nie poumierali, bo ty myślisz, że... Wejście, ale pan, proszę pana, składałam zawiadomienie, pan ma na to trzymał 3 sekundy. Co? 3 sekundy, raz, dwa, trzy. Zatrzymam mnie pan? Tak, zatrzymam panią. Proszę. Halo?
Dlaczego nas nie chcieli wcześniej puścić? Właśnie. Dlaczego żeście nas nie chcieli wcześniej puścić? Bądźcie ludźmi! Dlaczego? Tak. A dlaczego? Mordują nasze dzieci i kobiety w ciąży. Tam jest lekarka, co zrobi tych dzieci. Nie tylko za siebie, za was też. Tak nam dziękujecie. Patrz, co? Nie słuchacie narodu, to do was mówi. Wychodzą tam. To jest bardzo przykre. Zawsze zamykamy. Jesteśmy spokojowo. Tak, nikomu krzywdy nie robimy. Koniec tej żenady. Jak pan wie, ma pan dzieci pięcioletnie? Cała Skandynawia szczepienia dzieci niewiniątek. A wyście dopiero wprowadzili! Dalej wasza akcja! Nie wezmę. Zbrodniarze! 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 Lub wyści! Ma pan wnuki? Lobbyści! Lobbyści! Sadyści! Lobbyści! 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 Jak tak można? Nagrane mam, jak cię kopnął. Mam nagrane, jak cię kopnął, jak Irka popychał. Także wszystko ludzie widzieli. Są bandyci, a nie policja. Ale ich to samo czeka. Ile kuźwa już? Półtorej godziny czekamy na patrol? Ile już minęło? No. Są równi i równiejsi. Krewni leci. Zęba. Przewalimy. A gdzieś nie mają odwagi. Wyciągnęli ostatnie rezerwy. Proszę do służby do piekła. Synowie do nosicieli SB. Spaszmy się byki jak... Na siłowniach milicyjnych włożymy na taką połowę. Przebrali się w ciuchy cywilne i pajacują. Jest ta Aneta. Tak. Ale wiecie, wyrok. Dostała rok z tym zaliczeniem wstecznym i tylko miesiąc jeszcze ma do przodu. Ja potem to co, mamy ich po dupie całować? I co, za miesiąc będzie miała prawo, tak? A chcieli 3 lata. 2 lata przedłużenia, więc tak naprawdę zdali. Może to ale było... powinien przeprosić. No raczej. Nie wiem. Bo tym werdyktem przyznali się do błędu. Tak. Przecież wiedzą. No, ja wiadomo, że wiedzą. Ale brakowało mi tego.
Ale jest na dobrze, bo wiem, że już się boję, jak Gierak tam wejdzie, nie? Nie wiem, a ile to gówno może jeszcze trwać? Ile mogą jeszcze się tutaj bawić z nami? Co to jest za komedia? Albo rybka, albo akwarium. Ale i Łaza, tak, Łaza Ludowa pani przyjechała. Na co my czekamy? Tu jest pan doktor. Jest, a to wyszła tamtędy. Ale i tak Ale tam podobno było zapisy wyszło. No. Jeszcze tam jest Aneta w środku, jeszcze ktoś tam jest. No to tam w środku jeszcze. Aneta? Gdyby ufać temu, że... Wyrok został wydany Wyrok brzmi w ten sposób, że sąd uznał panią doktor za winną wypowiadania podczas pikniku lakwatylnego postaw antyzdrowotnych, ale nie wiemy nadal, jakie to były te postawy wypowiedzi, bo to nie było w opisie zarzutu, a nie w treści wyroku sformułowanym. Za to wymierzył pani doktor karę 1 roku zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ale liczoną od daty zawieszenia, tak kończy się w listopadzie. Za pozostałe przewinienia związane z naukowym tytułem i dokumentacją została udzielona kara upomnienia. Upomnienia. No i poszło, została pani na to odciążona kosztami postępowania w wysokości 1620 zł i 20 euro. Komitety obywatelskie wpłacą, ale nie zdążyłem tego wyboru. Tak więc, wyrok jest nieprawomocny. To oznacza, że obie strony mogą zaskarżyć do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Jest 2 tygodnie na złożenie odwołania od chwili doręczenia wyroku na piśmie wraz z jego pisaniem. Do końca nie usłyszeliśmy pustnego uzasadnienia. Służyłem od do spraw pustne uzasadnienie. Czy wam jest koniecznie potrzebne? Macie uzasadnienie z ust niegodnych takich jednostek? Ja bym chciał mieć takie uzasadnienie, tak jak wspominałem na początku rozprawy, które będzie się odnosić do moich argumentów. Bo najgorsze jest to, że jeżeli się przedstawia argumenty i ktoś nie odnosi się do tego w ogóle, bo ja rozumiem, że może powiedzieć, nie masz racji, bo na przykład takie badania mówią co innego. Albo nie masz racji, bo nie. Albo nie masz racji, bo to jest już nieaktualne, bo teraz kwestia została opisana przez naukowców w ten sposób. Ale jak ktoś w ogóle się nie odnosi do tego, co twierdzimy, dowody przedstawiamy, no to jest taka sytuacja najgorsza w możliwych, no bo... Właczający prowadzeń sądu, zasadą prowadzenia procesu. Uzasadnienie każdego wyroku powinno zawierać między innymi odniesienie się do tej nieodgodnych poniesionych przez obwinionego lekarza. Takie uzasadnienie w rodzaju materiał zgromadzony w sprawie wskazuje na... Jest takim uzasadnieniem, które tak naprawdę niewiele mówi, niewiele przekonuje. I to tak jakby obie strony ciągle były... Czyli to kończy tą sprawę? Zobaczymy, jak będzie pisemne uzasadnienie, jak będzie wyglądała kwestia pisemnego uzasadnienia, będziemy wtedy rozważać odwołanie. Na razie na dzień dzisiejszy jest to podobnie prawomocne. Mówić nie potrafią, ale napisać być może. Każdy zaskarży, czy co? Rzecznik może zaskarżyć do Warszawy o... Znając, że chce ostrzejszego wymiaru kary. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Czyli możemy się zapytać jeszcze pod naczelną nie jest, że będzie mniej pomocy, ale... Właśnie chodziło o to, żeby oni weszli na salę. Z Warszawą mamy najgorsze.
Ale zmienił się tego. No to ja myślę, że podziękujmy panu mecenasowi i pani doktor. Dziękujemy! 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 A w ramach retorsji izba pod sąd! 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 Kochani, teraz wszyscy jesteście zaproszeni. Spóźniona, ale odbędzie się debata, odbędzie się nasza konferencja. Skoro Izba chciała ocenzurować głos pani doktor w kwestii ryzyka preparatów u kobiet w ciąży, to niech ta prawda idzie jeszcze szerzej. Mimo że z opóźnieniem, bo miało być 15, to teraz się odbędzie za spojrzenie. Może jeszcze jakieś zdjęcie zrobimy? Nadmiaru emocji te panie... Tam, odbędzie się, jak tam dotrzemy. Na pewno będą miały zaburzenia laktacji. Może zrobimy wspólne zdjęcie! Zapraszamy! Na parkingu. Na parkingu. Na zakończone. Rozprawa zakończona. I skończy na tej ścianie. Jak na tle trawy. Gdzieś tam na... Czekajcie. Może na ich tle może. Na tle policji. Dobra, możemy się na tle policji. Tam czy gdzie? Albo tutaj, co? Tam jest napis i tu, ale widziałeś, Kasiu. No. Z tej strony jest. Ja ich już próbowałem. No. Dziewczyny, tutaj może pod ty. No to jest izba lekarska. Tak tam. Ale tak to będzie ładnie. A nie, chyba pokazuje. Nie mogę sobie tego wymieniać. Czy my się jestem? Nie, usłyszymy tego. Nie zobaczymy relacje. Mam na imię Andrzej. Andrzej? Trzeba pisać. Mam na imię Andrzej. A, okej. Okay. Ciekawa nazwa. To tak też jest jako rebel? Nie, to znaczy, no ja jestem z rebel. No dobra, ale w tym momencie relacje tu i tu, czy ja? Nie, znaczy ja tutaj tylko byłem, a Anetka była tam, nie? Spoko. Ja mam na imię Marko. No. Wcześniejszą miło mi. Wcześniejszą stronę mi usunęli o nazwie Andrzej Nacjonalista. No, nie musiałem zmienić. Jak też mieć pamiątkowe, to blokowała. Najprawdopodobniej antysystemowa pewna marka. No. Już moment. Weźcie. Uwaga, teraz wszyscy się uśmiechają, bo przecież zwyciężymy! 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 Już wszyscy są, czy jeszcze ktoś do zdjęcia? Uwaga, zdjęcie! Uwaga! To bliska tablica, bo za chwilę. Gotowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dobra, moi mili, dziękuję wam serdecznie za to, że byliście tutaj z nami wirtualnie. Dziękuję tobie, Marek Czujny, za udostępnienie u siebie na fanpage'u. Również ciebie pozdrawiam. No i co, walczymy dalej o naszych lekarzy, walczymy o wolność słowa, walczymy o prawdę, walczymy i uświadamiamy przede wszystkim tych, którzy może jeszcze mają jakieś wątpliwości, czy by się zadziałać, czy nie. No i co, no i zapraszamy was na debatę, która odbędzie się w Bielsku-Białej już za chwilę, już za moment. W Słowiance, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, na lotnisku, przy lotnisku w Aleksandrowicach. Także pozdrawiam, czołem, trzymajcie się, cześć.